30 dzień listopada, czyli ostatni dzień w tym roku, w którym to listopad zapuka do naszych drzwi, naszych okien. Witają was Katarzyna Burzyńska-Sychowicz. Dzień dobry oraz Maciej Dąbrowski. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest KS Poranek, to są Andrzejki. Nie, Andrzejki były wczoraj. Jak to? Tak, no właśnie. Jak właśnie to? O to chodzi. Ej, ja jestem pewna, że dzisiaj są Andrzejki. Nie, Andrzejki były wczoraj. No ale dzisiaj są imieniny Andrzeja. Ale to jest ta noc z 29 na 30, to wtedy się robiło te Andrzejki. Ja też zawsze się myliłem. No właśnie. Andrzejki to Wigilia. No to jest, no właśnie. No. Andrzejki to Wigilia prawdziwych Andrzejek? Tak. Tak jest. Dokładnie tak. To jest tak, jak masz Boże właśnie Narodzenie. Runął to... cały mój świat. Ale mój też kiedyś runął. W ogóle ja kiedyś myślałem, że Andrzejki są w październiku. Jak to? Tak, to sobie myślę, a dobra, tego 31 października są Andrzejki, nie? Nie, nie są. Bardzo nie są. 31 no dobra, ale są imieniny Andrzeja, tak? Tak. Urodziny imienia Andrzej. Tak. Czyli no. Możemy powiedzieć, że są Andrzejki. No to tak samo można powiedzieć, że 24 grudnia są Adamki i Ewki. A 25 listopada Katarzynki. Katarzyn... A to nie są, a są? Nie. Są. No. Tak. No i barburki są 4 grudnia. Maciejki nie wiem, Maciejki, to, nie wiem. Tymonki są 28 września, to wiem. Ja uwielbiam obchodzić wszystkie okazje związane ze sobą. No tak, to wie, każda okazja, w której możesz dostać prezent albo kopertę, czy cokolwiek jest dla ciebie tą okazją lukratywną. Ale całkiem cię rozumiem. Konsultowany, wiesz o tym. Ale imienin nie lubię obchodzić, bo jakoś mi się kojarzy tak... geriatrycznie. No to... Kojarzą. No to idealnie, wiesz, bo na przykład na Śląsku tak jest, nie? Śląsk, Górny Śląsk. Od którego roku się obchodzi imieniny? Nie obchodzi się w ogóle imienin. Na Śląsku Inogeburstak. Inogeburstak, żeby Geschenk dostać, nie? To Inogeburstak. Właśnie to dla Goroli jest święto, że obchodzisz imieniny. Nomenstak to by było. Czyli dla lamusów tak zwanych? Nie, tylko dla ludzi spoza Śląska. Aha, okej, dobra. Więc wiesz, to tak to wygląda, drodzy państwo. Nie. Ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj są imieniny Andrzeja Dudy, Andrzeja Najmana i Andrzeja Sołtysika. Andrzeja Sołtysika, Andrzeja Krzywego. Andrzeja Krzywego, znasz jaki jest jeszcze jakiegoś Andrzej. Niekrzywego Andrzeja, czy znasz? Andrzej Seweryn. A to nie powiedziałeś przed chwilą? Nie. Nie. Powiedziałam Krzywy. Krzywy, okay. O, Andrzej Wajda. Andrzej Wajda. Andrzejewska Gosia też mogłaby być, ale nie tak bardzo ale tego naciągać. Ale jest Andrzejewicz Gosia na przykład. Jest Gosia Andrzejewicz, ale oprócz... Andrzej Gołota. Też Gołota, no. Mhm. Tylko my dzisiaj nie o nich akurat, bo to nie są ich dni. Znaczy też są, ale nie są. Tak zdawkowo. Andrzej, Fryderyk, Justyna, Konstancjusz, Kudbert, Maura, Tadea, Zbysława... I Zozym. Zozym? Był taki papież Zozym. Był? Był. 41. papież. Skąd masz wiedzę o papieżach i to kto był 41. papież? Stąd, Macieju, stąd. Ale czemu o nich akurat? Czemu stwierdziłaś, że papież Zozym będzie godny do zapamiętania jako ten 41? No bo imię mi się spodobało bardzo. A, okej. Okay. No, w sumie racja. Tak jak mi się podoba bardzo imię Delfina i uważaj, no. Delfina to jest imię naszej żony naszego dzisiejszego gościa, czyli Tomasza Ziętka. Delfina. Bardzo ładnie, piękne, bardzo ładnie, no. Piękne. Super romantyczne uważam. Delfina, orka, na przykład też by było dobrym imieniem, wieloryba, walenia. Nie mów tego, nie mów tego mu, dobrze? Mam nadzieję, że nie słucha, ale mówię po prostu o różnych imionach z naszego po prostu otoczenia, flory i fauny. Tak, ale a propos Kudberta jeszcze. Kogo? Kudbert. Kudbert, no. Kudbert, który dzisiaj również ma imieniny, to w wolnym albo szybkim tłumaczeniu znaczy mąż, poczekaj, mąż... Kogo? Wspaniałej sławy. Wspaniałej sławy, ale sława to jest imię też. Tak. Wspaniała sława. Ale Kudbert to mi się kojarzy z kolei z Bartokat, jest taki producent, raper, więc pozdrawiam tutaj Bartokata. Ale oprócz tego, że dzisiaj są imieniny, jest też dzień, bo jak ostatnio byliśmy, to dzisiaj chyba... jest dzień, dziś, który dał nam pan. Jak ostatnio miałem poranek... Weselmy się i radujmy z nim. To z nim. Był... Gdybym wiarę tak maleńko miał, jak ziarenko gorczycy jest, powiedziałbym tej górze przesuń się, a góra by zmieniła miejsce swe. Pam, 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 tam. Najbardziej to pam, pam, pam zapamiętałem. Czemu ja to pamiętam? Dobra, słuchajcie, dzisiaj jest dzień, który dał nam pan. Dał nam też dzień białych skarpetek.
Tak, i zazwyczaj obchodzę ten dzień, bo większość moich skarpetek jest białych, ale ja właśnie dzisiaj nie, ja dzisiaj mam czarne. No widzisz, a ja mam akurat... elementem, akcentem białym. A ja mam akurat białą skarpetkę, tak się śmiesznie złożyło, wczoraj też ją miałem, tę samą, przedwczoraj również. Co ty, Krzyśku, mi tutaj mówisz do ucha? Mówię, że wszystko już działa. Wszystko już działa. Ja zrozumiałem, biała! I sobie pomyślałem, bielsko? No nie wiem. Wiem, co ty sobie pomyślałeś. Oraz jest, no właśnie... Biała flaga. Biała flaga. Jesteś serem, kamembertem. Ona tam tak śpiewa. I śmierdzisz. Śmierdzisz strasznie, aż strach. Ale cię lubię, sobie palce w tobie podłubię. Można, dlaczego no, nie? Znaczy, nie, no oczywiście, że można podłubać w palcu w osobach, które się lubi. Dzień pamięci wszystkich ofiar wojen chemicznych jest dzisiaj. To nie jest śmiesznym dniem, ale mimo wszystko jest tutaj zaznaczony, więc... Wiesz, czym pachnie iperyt? Iperyt? Migdałami? Nie, to arszenik pachnie migdałami. Nie, musztardą. No tak, gaz musztardowy, iperyt w końcu. To dlatego tak się nazywa. Użyty po raz pierwszy przez Niemców 100 lat temu. 1914 rok, to nawet więcej, wiesz? Teraz mamy 23, tak. No nawet trochę więcej, dobra. Nie wiem, czy 14, a skąd no, nazwa? No mniej więcej 100 lat A skąd temu, nazwa, no. Kasia? A nie wiem. Taka mądra jesteś tutaj, a ja akurat znam bez czytania ciekawostek, iperyt, no bo w bitwie pod Ypr. Ypres, tak, dobra, i takie okay. Miasto we Francji. Wtedy użyto też, znaczy no nie wtedy, ale też pierwsze bez czołgi. Bez czytania ciekawostek. Bo akurat tak się składa, że jak masz syna, który musi się uczyć o pierwszej wojnie światowej, to też dużo wiesz o tym, dobra, później. A jak ty mam w szkole w ogóle? Świetnie. Ostatnio dostał 5+, proszę państwa, z historii. Ale tylko dlatego, bo to były wojny grecko-perskie, a oglądaliśmy 300. Więc... oglądaliśmy jeszcze parę innych rzeczy z tym związanych, więc dostał gorzej ze sprawdzianu już tak ogólnie, jeżeli tam trzeba było o polityce Aten porozmawiać. No ale to też kogo to interesuje polityka Aten, nie? Nikogo. Ci tyrani i tak dalej, którzy tam byli, te wojny peloponeskie i tak dalej, Sparta versus Grecja. Ty nie pamiętam, że mi się uczyła takich rzeczy. Nie? Nie. Ale ty kończyłaś liceum, nie? Jakieś? Tak, ja jestem magister nauk ekonomicznych. Wiem, ja na przykład, ja mam średnie wykształcenie, więc mam wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończyłem, jak prezydent Kwaśniewski, Jaskiernia, Stróż Prawości. Stróż Prawości, tak. Strasznie dużo cytujemy różnych piosenek dzisiaj. Strasznie dużo. Powiem ci, to i strasznie mi się to podoba. Od hymnów po... A kto wie, może po dzisiejszym wywiadzie z naszym gościem będziemy cytować jego? O Boże. O? Ale nie, bo one są po angielsku właśnie, więc pewnie nie damy rady. Cytować. A skoro już przy zagranicy jesteśmy, Magnus Carlsen, 33 lata, dzisiaj obchodzi urodziny, norweski szachista, arcymistrz od 2004 roku. Opus Magnus, totalnie. Ja nie wiem, czy, bo nie oglądam przecież innych poranków niż swoje, więc swoich w sumie też nie oglądam. ale wydaje mi się, niech mi ktoś z wydawców powie, czy była mowa o Jakubie Semanie. Ale tylko w rękawiczce. Co? Chyba nie. No? Nie było mowy o Jakubie Semanie, no to ja tutaj powiem, że mamy 16-latka z Zabrza, który zdobył tytuł Mistrza Świata. I chciałem serdecznie, w szachach właśnie, serdecznie pogratulować Jakubowi Semanowi. Naprawdę jesteś gość, tyle powiem. Widziałem taki film, jak cała szkoła, jak on wraca po tych mistrzostwach do szkoły i robią taki szpaler, po prostu i wszyscy mu biją brawo i w ogóle, no wiesz, fajnie. Idzie sobie ziomek, zbija piątki z wszystkimi. Super sprawa, takie rzeczy należy nagradzać. 100% i też wsparcie okazywać takim osobom, bo to jednak jest reprezentacja nas wszystkich. Reprezentacja nas wszystkich, jak ładnie pokazałeś. Dokładnie. Oprócz tego reprezentuje nas wszystkich, może nie wszystkich, ale Robert Karaś, 35. urodziny. 35. urodziny, polski triatlonista, mistrz i rekordzista świata w ultratriatlonie na dystansie potrójnego Ironmana i podwójnego Ironmana. I uwaga, od wczoraj mąż Agnieszki Włodarczyk, gdyż wczoraj wzięli ślub. Się, tak, naprawdę? W Dubaju. A był w tym dresie, my to sukces. Nie, czy był... miał na to... Był cały na biało. Cały na biało. Tak. Nie, pięknie wyglądali. Gratulujemy bardzo. Gratulujemy i Robertowi życzymy zawsze dobrego dopingu. Następnie urodziny ten ma Tomasz Rożek, 47. Tomasz Rożek, on pochodzi z twoich stron, Maciej.
nie? Tak, a to ja nie wiem, Katowic. Że on jest z moich stron. Katowic, ale chyba teraz w Gliwicach mieszka. Możliwe. Tomasz Rożek był kilkukrotnym gościem tutaj Hate Parku, z tego co pamiętam, i to były bardzo dobrze oglądane Hate Parki. No bo Tomasz Rożek jest ciekawą postacią, dogadałabyś się też z nim na pewno, bo on robił Gościa Niedzielnego, też był jednym z redaktorów Gościa Niedzielnego. A, widzisz, więc to wiesz, na pewno ty jako dewota, tak. to byś się totalnie z nim dogadał. Wolę określenie dewotka. Dewotka? Mhm. Dewotka. Dewotka. No to, to inne czasy. Dewotka. Teraz tylko dewoda. Ta dewoda. To prawda. Tomasz Organek. To gorąca. Tomasz Organek też. To a propos dewotka. No to Tomasz Organek niestety. Dewotka ognista. Tomasz Organek, 47. urodziny, muzyk, kompozytor, piosenkarz i autor tekstów. Mamy tutaj też zapisane, że urodziny ma Darolew. 50, więc chciałem docenić go. No tak, 50, pół wieku ten świat żyje razem z Darolwem na jednej planecie. Nie wiesz, kim jest Darolew? Wiesz co, ja wczoraj go wygooglowałam. Kasia w strachu. Ale nie mówi mi nic ten człowiek. Znaczy, trochę mi mówi, działa na moją wyobraźnię, ale jednak nie chcę kontynuować tego wątku, wiesz? Dobra, to inny wątek następny i myślę, że pokontynuujesz. Ben Stiller, 58 urodziny. O Jezu, tak! Pewnie nie widziałaś filmu Zoolander, co? Pewnie nie widziałam go 1000 razy, chociaż dawno go naprawdę nie widziałam i pomyślałam sobie, że trzeba go sobie odświeżyć, no bo przecież to jest tak kultowy film. Słuchaj. To jest jeden z moich ulubionych Dobra. Filmów, grają tam wszyscy, cała śmietanka, teraz, w ogóle show biznesu teraz światowy. Powiedz, uwaga. Blue Magnum. Blue Steel. To jest albo Blue Steel, albo Magnum. Tak, albo Magnum. Dobra, ale to uważaj, to teraz ulubiona kawa Zoolandera. Orange Mocha Frappuccino! Robiliśmy z Tymonem nawet ostatnio w tym, u niego na kanale, bo robimy przepisy z różnych filmów. Widziałam, więc robiliśmy tak, Orange Mocha widziałam. Frappuccino. W ogóle w tej scenie gra Aleksander Skarsgård, nie? To też jest dosyć zabawne, nie? I że się polewają tą benzyną na tej stacji benzynowej. Tak, a potem na koniec jest ich pomnik. A on tak na nich tak patrzy, tak o. W ogóle, proszę państwa, Zoolander jest naprawdę świetnym filmem. Nie, to jest kultowy, to jest ikoniczny film. Tak, mimo że mówi Will Ferrell, w ogóle Owen Wilson, Ben Stiller. David Bowie, ten. Natalie Portman, Claudia Schiffer. No, ale oni grają tam siebie Justin jeszcze, Bieber, nie? Tak. Ale za to siebie nie gra ten, Jezus, Mulder, Fox Mulder. David Duchowny. Gra tam gościa, który był modelem ręki kiedyś i chodzi w takim czymś na ręce specjalnie. To jest naprawdę bardzo fajny film, mimo że jest bardzo głupi. I w ogóle Ben Stiller... Bardzo stary, ale jakby wciąż jary. Tak, ale Zoolander 2 wyszedł, który nie jest już taki dobry. No nie jest, nie. Natomiast w ogóle Ben Stiller jest też ciekawą postacią, bo to jest jedna z tych osób, tak jak Adam Sandler, tak jak Will Ferrell, tak jak Steve Carell, które się szufladkowało kiedyś jako role komediowe, bo tylko takie grali i to zwykle głupie role komediowe. No ale potem wychodziły takie rzeczy właśnie z Benem Stillerem, jak chociażby Jaja w Tropikach, czyli Thunder in Paradise to się nazywa. I tam w ogóle w tym filmie był nominowany Robert Downey Jr. Do Oscara był nominowany za tę komedię, gdzie grał gościa, który gra gościa, który robi sobie blackface, żeby być czarnym. Nie widziałam tego. I on tam naprawdę chodzi cały czas w blackface i cały czas mówi w ten sposób i dostał nominację do Oscara za to, więc trochę inne było wtedy Hollywood. I to też była głupia komedia, natomiast jest jeszcze taki film z Benem Stillerem, który się nazywa Nieciekawy przypadek Harolda Cricka, tylko Sekretne życie Waltera Mittiego. Nie wiem, czy widziałaś. Nie. To jest też taki film na poważnie trochę, gdzie on sobie wyobraża coś i... To, co sobie wyobraża, to się dzieje. Tylko, że to się dzieje w jego głowie. Pamiętasz w Ally McBeal? Widziałaś kiedyś Ally McBeal? Maciej, nie prowokuj mnie. Widziałaś. Oczywiście, że tak. Dobrze, widziałaś Ally McBeal. Chciałam być prawniczką wtedy. I ona miała zawsze wstawki takie w głowie, że widziała na przykład tańczące dziecko tak, gdzieś tam bombasa, i tak dalej. Tak, i piosenkę przewodnią miała. No też. Tak. I że zawsze widziała te wstawki gdzieś, a się działo coś innego. No to dokładnie tak jest w Sekretne życie Waltera Mittiego, nie? Mhm. No to tak jest. Taka historia Bena Stillera. Ja go bardzo lubię. Kasia też. Zresztą to Kasia mi powiedziała z 19 lat temu, żebym sobie zobaczył Zoolandera i potem parę razy razem oglądaliśmy tego Zoolandera. Tak, trzeba obejrzeć znowu. Tak, trzeba obejrzeć znowu, bo jak film, nie obejrzycie... Film, który się nie starzeje. Jak nie obejrzą, to wiesz, gdzie pójdą? Na Karnego Jerzyka. Dorota Zawadzka, superniania, również ma urodziny w tym roku. Moja przyjaciółka w tym roku wyjątkowo ma akurat urodziny. Wyjątkowo obchodzi. Zasłużyła. Ale słuchajcie, moja przyjaciółka, nie powiem kto, może zgadniesz, spotykała się kiedyś z jej synem.
synem superniani. Nie, no domyślam się, że jakaś, jeżeli się jakaś twoja przyjaciółka spotykała, to domyślam się jaka. To pozdrawiamy Stonę? Tak. Dobrze, ale tylko... uwaga, twierdzi, że on nie był dobrze wychowany. No, ale to tak zwykle jest, szef bez butów chodzi, pamiętaj, nie? No właśnie. Moja przyjaciółka Stona spotykała się też z Jarkiem Jakimowiczem. Ale kim jeszcze, się ona nie spotykała? Ale tu jeszcze na jej usprawiedliwienie chciałam powiedzieć, że to były czasy, kiedy jeszcze dziewczyny chciały się z nim całować. To był taki schyłek Jarka Jakimowicza, ale on nie bardzo chciał się całować. Nie chciał się całować, okej. Okay. Ale dobrze. Bo może myślał, że ona po prostu wykonuje inny zawód. Gary Lineker, 63 lata, angielski piłkarz, który występował na pozycji napastnika, trzykrotny król strzelców Ligi Angielskiej i tak nigdy nie będzie tak dobry jak Brian Robson. To chciałem tutaj zaznaczyć. A ja chciałam zaznaczyć, że on w 86 roku na Mistrzostwach Świata strzelił Polakom bramkę i powiedział, a kto był na bramce to... Nie mam pojęcia. Ja też. Nie mam pojęcia, ale powiedział, że to była najważniejsza bramka w jego karierze i że ona odwróciła kompletnie jego karierę właśnie i rozpędziła ją. Że to był najważniejszy gol jego życia. Gol strzelony Polakom, tak. Okay. W 86 miałam 3 lata. Mówiłaś 88 przed chwilą. Szósty, tak. Okej. Okay. Szósty, no to pewnie Jan Tomaszewski bronił. Nie, na pewno Jan Tomaszewski nie bronił, bo już dawno nie bronił. To bronił Janusz Jojko. Na pewno to był Janusz Jojko. Ojojojko. Dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o te urodziny. Znaczy, na pewno więcej osób się urodziło tego dnia. Nie, tylko oni. Sporo innych. Ale ważne jest, co się wydarzyło. Co się wydarzyło? Posłuchaj, w 1954 roku na antenie programu pierwszego Polskiego Radia wyemitowano premierowe wydanie audycji Kronika Sportowa. Czy to jest chyba wciąż jakaś kultowa rzecz? Tak, teraz się nazywa KS Poranek. Kronika Sportowa, KS. Wiesz, o co chodzi. Racja. 79. ukazał się album The Wall zespołu Pink Floyd i to jest kultowa rzecz. Tak. To jest kultowa rzecz, absolutny majstersztyk. Dla mnie jest to najważniejszy album Pink Floydów. Oczywiście było Atom Heart Mother, były Division Bells, były różne rzeczy. Natomiast dla mnie The Wall jest czymś, co ja słuchałem mając, nie wiem, 5-6 lat i się zakochałem absolutnie, tym bardziej, bo zobaczyłem też film Alana Parkera, The Wall, w którym grał Bob Geldof. To też jest ciekawostka, że Bob Geldof grał tam główną rolę i to jest ten, wiesz co Bob Geldof też robił, nie? Te Live Aidy, te pierwsze takie We Are The World i tak dalej. My w Polsce też robiliśmy to. Oczywiście, pokonamy fale. I to w poniedziałek o tym z Kędziorem gadaliśmy, nie? Bo o Ibiszu, że pomaganie jest trendy, on też miał taką piosenkę. No, w każdym razie The Wall, absolutny kultowy i numer, i znaczy numer, no i płyta cała jako koncept album zajebisty. No i film też, który jest bardzo mroczny, bardzo dziwny, z niesamowitymi tam wręcz animacjami. I jest bardzo bliski naszym czasom generalnie, to co się tam w Anglii gdzieś tam działo. Ale też to chyba największy, najbardziej kultowy błąd taki dramatyczny, no bo we don't need no education. We don't need no education, no. No właśnie, że takie podwójne zaprzeczenie, co jest generalnie błędem. No. Trochę tak, we don't need, no bo jakby śpiewali we don't need education. No mogliby, no. Na pewno. Druga rzecz z kultowych albumów. Ukazał się drugi solowy album Michaela Jacksona, Thriller, w 82. No i to też gruba sprawa. To gruba sprawa. Jakieś 3 tygodnie temu znalazłam taką informację, że Thriller te 3 tygodnie temu przez tydzień został sprzedany po 41 latach w 18 tysiącach egzemplarzy. Czyli on wciąż się sprzedaje na świecie w takich ilościach. Aha, że teraz się sprzedał. Tak, teraz się sprzedał przez tydzień w 18 tysiącach egzemplarzy. Czyli to jest poziom, no tak mniej więcej złotej polskiej płyty w Polsce. Dokładnie. 15 jest, nie? 15, tak. Za złotą polską płytę. Tak. Po 41 latach wciąż się sprzedaje w takich ilościach. Niesamowite. Znaczy, no generalnie to jest album, który sprzedaje się najlepiej na świecie. Pytanie, czy się sprzedaje w takich ilościach, czy tutaj już jest liczony... Czy już jest liczona cyfra, czyli... Nie, no na pewno jest liczona, no musi być liczona. Czy to Michael Jackson z auta sprzedaje? On żyje w ogóle. To mało osób o tym wie, ale on żyje i jest... Razem z Janem Kulczykiem siedzą sobie na jakiejś... Razem w Wałbrzychu, siedzą w Wałbrzychu i sprzedają płyty z auta. Mają taki starego pick-upa. Taki. Giełdę mają po prostu. Mają giełdę. Wymieniałem się też. Można przejść, jeżeli ktoś ma stare gry komputerowe, to się wymienić z nimi. Ja jeździłem na giełdę. Jeździłem na giełdę w Katowicach. Teraz wam się do czegoś przyznam, bo robiłem złą rzecz. Znaczy, oprócz tego, że mnie tam parę razy skroili, parę razy mnie oszukali na giełdzie,
kiedyś przynieśli mi płyty, powiedzieli, bo to i tak w ogóle było nielegalne, no bo to były piraty, no ale to też były takie czasy, że ta ustawa była tak w takich trochę powijakach i tak i nikogo nie było stać na oryginalne gry. Zresztą na tej giełdzie osoby, które przerabiały mi konsole PlayStation, potem były redaktorami naczelnymi największych magazynów o grach w dziejach, nie? Zresztą na giełdzie też zaczynał, CD Projekt zaczynał na giełdzie od właśnie kopiowania gier i sprzedawania ich. Zaczynał na giełdzie, brzmi dumnie, ale jeżeli wiemy, o jakiej giełdzie mówimy, to brzmi CD Projekt zaczął na giełdzie i skończył na giełdzie, więc to jest piękna klamra w tym wypadku. Natomiast ja jeździłem na giełdę w Katowicach i ona była w budynku DOKP i koło Spodka. I tam była taka strasznie długa kolejka w soboty zawsze, taki aż zachodziła tak za róg. I ja najczęściej, jako taki 14-letni gówniarz, po prostu wbijałem się w tę kolejkę, tak stawałem obok kogoś i tak wchodziłem, to tak wnikałem, jak taka krwinka do krwiobiegu. I sobie myślę, ile ja miałem jaj wtedy, żeby to zrobić, przecież mogłem za każdym razem dostać po mordzie od tych ludzi, nie? No tak. Ja potem sobie przypomniałem, że to nerdy, więc nikt by mi tam nic nie zrobił, nie? Tam ludzie, którzy sprzedawali te rzeczy, to byli niebezpieczni ludzie. I parę razy mnie oszukano tam. Ja sam byłem nerdem, więc... Też jeździłam na giełdę we Wrocławiu z tatą i pamiętam, że na tej giełdzie oprócz rzeczy wiadomych sprzedawano też zwierzęta. Zwierzęta? Tak. Na giełdzie? No, komputerowej? Tak. Mhm. Ale no tak, myszki, no jasne. Jasne, że tak. Myszki, dokładnie. Jakie zwierzęta sprzedawano na giełdzie? Wirusy. Wirusy i myszki. No dobra, to od czego my wyszliśmy? Od thrillera, tak? Tak, co tam dalej było? W 1990 w Japonii zadebiutowała konsola Super Nintendo. Super Nintendo, kropka. Super Nintendo, kropka. O rany, tak. Czemu o rany? No o rany, no to bo to wspomnienie od razu. No tak, ale to ty miałaś Super Nintendo? Miałam. Miałaś, naprawdę? Miałam. Jesteś pewna tego? Nie. Ja wiem, co... Znaczy, wiesz co, no miałam grę, która być może mi przypominała tylko Super Nintendo. Ja domyślam może się, to było miałaś. Coś chrzczonego. Ty miałaś Pegasusa najprawdopodobniej. Bo wtedy miał właściwie wolę wszyscy... myśleć i mówić, że miałam Super Nintendo. No Super tak, no pewnie miałam Pegasusa. Masz. Pegasus to był rip-off, ale nie z Super Nintendo, tylko z Nintendo, z Famiconu tak zwanego, który wyszedł w Japonii. I Pegasus, w ogóle ci goście, którzy tego Pegasusa sprowadzili, bo oni sprowadzali z Chin czy z Tajwanu, teraz nie pamiętam dokładnie, komponenty, oczywiście. Ale tak, tak, no i oni stworzyli tego Pegasusa, to była firma Bobmark i ci ludzie, jak już się dorobili na tym Pegasusie i potem już zaczęły oryginalne gry wchodzić, weszła ta ustawa i już nie można było takich wałków robić jak ten Pegasus, to oni założyli Hopkole. I oni są teraz prezesami Hopkoli. Znaczy nie wiem, możliwe, że sprzedali już swoje udziały czy coś, ale no to byli właściciele Hopkoli. Ci ludzie zarobili na tym Jaka Pegasusie. Jaka dywersyfikacja po no tak, prostu biznesowa. Dokładnie. Pewnie któryś z nich kiedyś tego Pegasusa zalał jakąś oranżadą i stwierdził, kurde, nie działa, czyli oranżada silniejsza od konsoli. Idziemy w oranżadę. No dobra, a w co grałeś na Pegasusie? Wiesz co, grałem tak dużo na Pegasusie, bo ja nie miałem Pegasusa, ja miałem Amigę, ja byłem totalnym Amigowcem i jeszcze nie miałem wtedy PlayStation. Grałeś więc... na Amigi? No, o, Amigi, Amiga, moja przyjaciółka, jedyna koleżanka, bo po hiszpańsku Amiga to koleżanka. Chodziłem do kolegi, pseudonim Ryży, pozdrawiam serdecznie. Obecnie ma pseudonim Wirus, więc tak jakby wszystko się zgadza. Ale nie wiem czemu, niedawno z nim nie miałem kontaktu, może to dobrze, skoro ma pseudonim Wirus. W każdym razie... Rotwirus. Tak, rotwirus. Rota to jest na przykład po szwedzku szczur. To taka ciekawostka. Wiem to z filmu Zło, na podstawie powieści Jana Guido. Ale a propos tego Pegasusa, przychodziłem do niego do domu i graliśmy w Chippy Dale, było na Pegasusie, był Dizzy, był na Pegasusie, był Caveman na Pegasusie i były Micro Machines. I w to graliśmy, no bo to oczywiście była ta złota piątka, tak się nazywały te kartridże, które były takie najbardziej pożądane, bo tam było 5 gier w jednym i to ja to nazywam po prostu dyskietkami. Dyskietki. Tak roboczo. Tak, kartridże. To były takie kartridże, które trzeba było dmuchać, jeżeli coś tam nie tak, działało. Tak, 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 tak. Bo kolega też miał wcześniej Atari. A tam się zbierały rzeczy różne, no. Zbierały się rzeczy, no. Na
znaczy zależy, kto robił, co z tymi kartridżami, gdzie je wkładał. Wtedy wiadomo, że różne rzeczy się zbierają. Tobie też się zbiera, Maciej. Nigdzie. Ulewa. Oby ci się nie ulało, właśnie. I co jeszcze? Ulało jeszcze się w 1994. Co się ulało, Kasia? Ulało się, tak. W Nowym Jorku został 5-krotnie postrzelony i obrabowany Tupac Shakur i 6 dni później zmarł w szpitalu. Tupac Amaru Shakur, ale nie, jak? No jak, no tak. Nie, on, a to czekaj, to nie jest ten... Nie, on został pod studiem postrzelony, w studiu został postrzelony ten 94. On został zabity dużo później w samochodzie, jak jechał. No w samochodzie, no tak, no to zaraz. Nie. Tutaj, on przeżył to. A, masz rację, okej, okay, dobra. On to totalnie przeżył, to był 94. Dobra, rok. Był w studiu i ja nie wiem, czy to nie było studio, z którym był związany Notorious i dlatego jakaś była tam niesnaska. I on został postrzelony tam i obrabowany po to, żeby to miał być... żeby to przykryć, że to jest rabunkowy jakiś, jakaś akcja. A za wszystkim oczywiście kto stał? Sean Combs, czyli P. Diddy, który swoimi mackami i tymi marionetkowymi sznurkami tym wszystkim zarządzał, nie? Tak się oczywiście mówi, a potem z Notoriusa też się pozbył i zrobił piosenkę I'll Be Missing You. Słuchajcie, to są plotki tylko, których nie potwierdzamy, ale... A się zakaszlałam. Ale tak, przepraszam. Tak generalnie to było. No, znaczy, ja nie wiem, czy tak było, ale to jest ten moment, w którym Shakur, znaczy Tupac, no, został postrzelony i on trafił do szpitala, ale potem stamtąd wyszedł, nie? No dobra, to ja tutaj skleiły mi się dwie historie. Niektórzy, wiesz... Niektórzy byli jeszcze bardziej postrzeleni. Tak? 9-krotnie. Kto był postrzelony 9-krotnie? Chyba 50 Cent. Tak, 50 Cent. No 50 Cent, tak. Mhm. Był 9-krotnie postrzelony. No. Przynajmniej tak twierdzi. Ale może być taka prawda. Tak, przynajmniej rapuje, tak. Tak. No. I ostatnia sprawa. W 96 ukazała się pierwsza część gry komputerowej Diablo. Strasznie komputerowo dzisiaj, powiem ci. Znaczy mi to pasuje. Ja tam wszystko o tych komputerach wiem. Wszystko wiem, nie? Zapytaj cokolwiek. I pewniaczek. Wszystko wiem. Na siebie. Taki sprytny, a nie wiedział, jak naprawić samochód, a? No właśnie, nie wiedział, jak dojechać. Nie, tak. On wiedział. On wiedział. Według mnie on nie chciał. A może trzeba było wyklepać po prostu? To się wyklepie. Wyklepać na pamięć trzeba było. No tak, trochę tak, wyklepać. Różne rzeczy można wyklepać. Ważne, żeby się nie denerwować. I tutaj jest motywacyjny cytat dnia. Andrzej, nie denerwuj się. Nie wiem, czy kojarzysz to? Kojarzę to, wczoraj sobie odświeżałam też i dwa moje ulubione cytaty z tego, no. To poczekaj. Czy można je zacytować? Można, okay. Można. Wiesz, że ja bym nie zacytowała czegoś tego. No nie tam. Można. Czemu się gniecie, co nie wasze? Czemu się gniecie, co nie wasze? I jeszcze, że bardziej dba o te sprzęty niż o swoją żonę. Tak. Znaczy, to mi się mniej podoba właściwie. Znaczy, wiesz, tak podoba, ale też nie podoba. No chyba, że... Czy są jakieś sprzęty, bo Macieju? Nie, dlatego nie chciał jej klepać. W sensie tego błotnika tam. Tak. Mhm. No właśnie. Się wyklepie. No właśnie się nie wyklepie. Nigdzie takiej części nie dostanę. Maciej, czy ty masz jakieś sprzęty, o które bardziej dbasz niż o żonę? Nie. Nie. Bo ja o nic nie dbam. O nic... Ja chciałem ci bić brawo. Nie, o żonę jak najbardziej. Trzeba dbać. O żonę, o osoby, z którymi się jest, które się kocha, z którymi tworzy się rodzinę, jak najbardziej należy dbać. Ja jestem niestety taką osobą, która nie dba o sprzęty właściwie. Mhm. Czyli i to jest kwestia samochodu, chociaż o ten, który mam ostatnio, to bardziej dbam, ale generalnie... Ale o kartridże dbałeś? W ogóle nie dbałem. Nie dbałeś? W ogóle tak samo płyty na PlayStation. Zawsze gdzieś tam patrzę, o, tylko 10 rys, więc spoko, nie? Więc no ja niestety taki jestem, że ja po prostu nie przejmuję się rzeczami doczesnymi, materialnymi, no. Mhm. I'm not material... Boy. Gay, girl, guy. O, guy miało być, Jezus Maria. To nie była żaden żart akurat, to nie był. Żarty są bardziej wysublimowane. Kochani, mam quiz dla was. Quiz. No i Andrzej Kizbodyszyw, no proszę bardzo. Bo dzisiaj imieniny Andrzeja, to możemy... No, a no tak. Idealnie, no to i mamy quiz. Zgadza. Mamy quiz, tak. Dobra, to poprosimy w takim razie pytania na siebie. Bardzo proszę. Pierwsze. Jakie to pytania? Kiedy świętujemy Andrzejki? Właśnie! Teraz wszystko się wyjaśni. Noc z 29 na 30 listopada. C. Boom! Czyli wczoraj. Czyli w noc poślubną Roberta Karasia i Agnieszki Włodarczyk. Bang. Andrzejki Włodarczyk. Oni tam... Ciekawe, czy... Jezu, wyobraziłem sobie, czym mogliby wosk zastąpić. Ale dobra, już nieważne.
Nieważne. Dalej, czego dotyczyło kiedyś... Wróżby Andrzejkowe. Wiesz co, no ja... No, w tej chwili trochę że... związków dotyczą, bo... Ale zawsze dotyczyły i będą dotyczyły. No, tak mi się wydaje, że... No, pewnie, że tak. Totalnie odpowiedź A. Ale kto to wyrzuca? Nie! Nie! Czego? Nie zgadzam zdrowia? Się. Nie, wtedy, no kiedy były te wróżby Andrzejkowe, oni wszyscy wiedzieli, że... No tak, no w sumie wiedzieli, że umrą do 40 roku życia, nie? Bo tam taka długość była, nie? No tak, no i tak w związku z tym to wiedzieli, więc chcieli wiedzieć na temat związków więcej, no. Sprawdzali, czy ich 11 dziecko umrze, czy nie podczas porodu, bo taka była wtedy śmiertelność dosyć mocna. 40% chyba do 5 roku życia. Coś takiego. Dla kogo kiedyś były przeznaczone wróżby Andrzejkowe? Oczywiście, że dla niezamężnych dziewcząt. Ale dla niezamężnych dziewcząt i zdrowia? Bo tamto kiedyś jest przed tym kiedyś i wcześniej kiedyś było o zdrowie, a później już nie. Aha. Zresztą proszę do pana body szefa zadzwonić, on wytłumaczy. Dzwonimy. No, on na pewno numer do body szefa? On w ogóle wymyślił Andrzejki. Jakie święto było dla mężczyzn odpowiednikiem Andrzejki? Katarzynki. Moim zdaniem B. Serio? Tak jest. Ty nawet nie wiedziałaś? Nie. Masz tak na imię i nawet nie wiedziałaś? Boże, 40 lat życia. W nieświadomości. Nieświadomości takiej. Ale co oni robili wtedy w te Katarzynki? Właśnie to, co oni zamiast. To samo, co kobiety w Andrzejki. Tylko zamiast wosku było lane co innego. Nie, wiecie o co chodzi. Proszę. A dobra, nie mogę. Nie. Możesz, przepraszam, bo mi się żarty z mojego programu przypominają, który obchodził wczoraj 10-lecie, chciałem powiedzieć tak a propos. Gratulacje Macieju, dekada w internecie z sukcesami. No, dziękuję bardzo. Pod jaką nazwą były wcześniej znane Andrzejki? Michałki, Jędrzejki, Antoninki, Barburka. Oh shit, Jędrzejki. Jędrzejki. No ale tak, jest, Jędrzej to, Andrzej, no to... Ale to jest inne imię zupełnie. Jędrzej Sołtysik. Jędrzej, a chodź tutaj do TVN-u. A Jędrzej Duda? Jędrzej Duda. A podpisz tu ustawę mi, Jędrzej. Jędrzej Najman? O Jezus, straszne. Aha. I z Ciupagą latam. O, mógłby z Ciupagą akurat tam biegać. Coś jeszcze mamy w tym quizie? A jest tak. Kiedy pierwszy raz pojawiła się wzmianka o Andrzejkach w polskiej literaturze? O Boże. No świetnie. Czy to był 56, 57, 60 czy 75? Mogliście dać daty 1820, 1700, 1100. Mogliśmy, dobra. Ale nie zrobiliśmy. Ale nie zrobiliśmy. Ja strzelam, że... 1557. C. Ja też C. C. Ale nas... No i dobrze! Bo no wygraliśmy, skoro dali dwie daty obok siebie... Nawet mogę wam wytłumaczyć, bo pierwsza polska wzmianka o wieczorze wróżb pochodzi z 1557 roku z Moralitetu Marcina Bielskiego pod nazwą Komedia Justyna i Konstancy Cyjej. Tak to się nazywa. Zresztą też macie to odpowiedzi na briefie, który macie przed sobą. Dobrze, czy my wygraliśmy... Dlatego my nie chcieliśmy odpowiedzi czytać briefu, nie chcieliśmy, dlatego bo są tam odpowiedzi, no proste. No właśnie. Jaka to zabawa? No wyobraź sobie, że pan Artur Baranowski dostaje brief wcześniej, nie? No właśnie. A był taki w ogóle film, który się nazywał... Brief. Nie, quiz show. A nie był taki? Tak, może był, ale mi chodzi bardziej o film, który się nazywał quiz show i który dotyczył takiej wielkiej afery z lat, wydaje mi się, że 50. albo 60. dotyczący największego show w Stanach Zjednoczonych, który okazało się, że był spreparowany i że gość znał pytania wcześniej, bo chcieli specjalnie z niego zrobić taką gwiazdę, która wie wszystko, a wcześniej jednego gościa, któremu robili dokładnie to samo, w pewnym momencie odmówili udzielania tych odpowiedzi i on z takiej właśnie gwiazdy stał się kimś totalnie zapomnianym i on miał potem żal do nich. Ja byłem na tym filmie żal.pl. w kinie, żal.pl. Byłem na tym filmie w kinie, miałem z 11 lat i się bardzo nudziłem, bo to był jednak taki polityczny film. Myślałem, że się popłakałeś. Good night and good luck. Nie, ja tylko na psie, który jeździ koleją, płaczę. I płaczę na Oscar i pani Róża za każdym razem, jak czytam. A czy po alkoholu płaczesz? Nie. To dobrze. Nie, wtedy w ogóle nie właśnie płaczę. Wtedy to... Nie. Wtedy jesteś buchajem. Ale widzisz, ale ja bardzo lubię płakać generalnie na filmach. Uwielbiam płakać na filmach i na bajkach. Jezu, kocham Pixara sobie odpalić up, albo w głowie się nie mieści, albo Coco. Kocham, jak on zaczyna śpiewać pamiętaj mnie, gdy rozstania przyjdzie czas. O Jezus Maria! Albo początek w ogóle up i już koniec, nie? Ja byłam ostatnio na Disneyu nowym na życzeniu i też płakałam. Na czym? Na życzeniu. Bajka Disneya nowa. To piękna. To nie jest Pixara, nie?
Nie pamiętam. Nie. Znaczy, wiem, że jest ten Wish, ale nie widziałem go. No, piękne. Piękne do płakania. Ja lubię w ogóle filmy, jak wpuszcza mnie, nie wiem, ostatnio oglądałem, oglądaliśmy z Tymonem i Zolą Zapach kobiety. Mhm. Z Alem Pacino, gdzie jest ta mowa na końcu, gdzie on przemawia naprzeciwko niego ten dzieciak, który się sprzedał, czyli Philip Seymour Hoffman, który jest bogatym tatusiem. No i mamy Ala Pacino, który siedzi z tym. O Boże, on grał potem Robina. Chris O'Donnell, z Chrisem O'Donnellem siedzi. I mówi o przemowie, o łamaniu, że z Wietnamu wracali ludzie, którzy nie mieli członków, w sensie nie mieli rąk, nie mieli nóg. Ale jedne, najgorszą rzeczą, jaka jest, to... to stracić duszę, to wykastrować duszę, to usunąć duszę. Na to nie ma niczego, co jest prostetyk. Maciej, zaraz ja będę płakać. I to, ale jak takie on to piękne, mówi jeszcze, fantastyczna, fantastyczna sprawa. A czy ty jesteś bogatym ojcem po 10 latach na YouTubie i trochę w kanale sportowym? Bogatym ojcem? Mhm. Na pewno w doświadczenia i w piękne historie. A w hajs? A w hajs, a w mamonę? Czemu o tym mówisz? Bo coś... Nie, powiedziałeś bogaty ojciec, tak mi się jakoś, wiesz, skojarzyło. Ach, dobra, mówisz, nie, właśnie to absolutnie jestem odwrotnością takiego kogoś, kto tam był. Strasznie nie znoszę takiego materializmu, ale to już jestem też ja. Nie znosimy również alkoholu. Czy wiesz, jaki jest wpływ alkoholu na dietę? Wielu z nas niejednokrotnie zastanawiało się, ile kalorii ma alkohol etylowy. A nie, no tak, oczywiście. Normy żywienia podają, że kaloryczność 1 grama alkoholu dostarcza 7 kilokalorii. Tak zwane puste kalorie, do niczego niepotrzebne. To jest ciekawe, bo zawsze gdzieś ja miałem przeświadczenie, że wino, może nie tyle, że jest najmniej kaloryczne, ale zwykle podawane właśnie do obiadu, a tu jeszcze dodatkowe kalorie i to nawet dwukrotnie bardziej niż, o Jezu, tutaj jeszcze tak poszło, whisky 250 kalorii, ale to na 100 ml, okej. Okay. Likier, koniak. Tak, alkohol jest kaloryczny, zdecydowanie. Jest kaloryczny, to są właśnie... Nie ma białek kalorii, tam żadnych, ale dodatkowo ma bardzo wysoki indeks glikemiczny. Tak, alkohol jak najbardziej. Tak, więc jeżeli chcecie zrzucić wagę, to sobie ludzie niektórzy myślą, a dobra, to no nie wiem, no nie będę nic jadł, to sobie wypiję litr wódki. Nie, no mało osób tak myśli, miejmy nadzieję, że jak najmniej w tym kraju, ale, tak, no, ale tak chodzi mi bardziej o to, że to jest takie głupie przeświadczenie, że no przecież to jest coś do picia, no to nie może mieć kalorii, jak to jest coś do picia, plus przecież no nie powinno mieć cukru żadnego, nie? Przecież tak. Nie jest to słodzone, no chyba, że to jest jakiś Jack, który sam w sobie jest już dosyć słodki. No więc lepiej nie pić alkoholu w ogóle, lepiej nie pić alkoholu na diecie, bo to są puste kalorie, to jest wysoki indeks glikemiczny i to są wysokoenergetyczne też napoje, które nic dobrego nam nie dają, ale... Możemy pić na przykład przepyszne, zdrowe smoothie, na przykład taki antyoksydacyjny. Tutaj macie przepis, proszę bardzo, jabłko, seler, naciowy, ogórek, szpinak, pomarańcz. Pietruszka, imbir i mięta. Ja nie jestem w stanie pić smoothie, po prostu. Ja w sumie bym chciała pić, ale jakoś tak nie mam czasu, żeby je robić. No ja właśnie nie, no czas, no wrzucasz je po prostu do blendera i są, nie? Chyba tak? Że co? Że wrzucasz je do blendera i są? No ale no to musisz wrzucić do blendera, no musisz nacisnąć ten magiczny przycisk. No ale tak też musisz sobie coś nalać, nie? Więc ja po prostu nie jestem jakimś fanem smoothie. Plus podejrzewam, że gdybym walnął takie smoothie, to by było bardzo smoothie za chwilę. Bo mam wrażliwe jelita, proszę państwa. Zespół jelita drażliwego. Drażliwego czy wrażliwego? No nie pamiętam. Pamiętam, że mi to powiedzieli, że mam coś takiego. Że masz. Kiedyś, nie? No to nie było przyjemne. Wyobraźcie sobie, właśnie to też historia z giełdy z Katowic. Jedziesz sobie z osiedla Tysiąclecia na giełdę w Katowicach sam, masz te 13 lat i tak sobie jedziesz w tramwaju i nagle... Oh shit. I to jest, o Boże, co teraz zrobić? Co teraz zrobić? A przypomnę, że mamy 97 rok, w momencie, w którym nie ma czegoś takiego, że masz fajną jakąś toaletę publiczną, żeby sobie pójść, tylko idziesz na przejściu podziemnym w Katowicach, przy Spodku, i jakaś stara baba daje ci, wydziela ci listki papieru, takie dwa. To dostajesz za te 50 groszy, które tam wrzucasz, nie? No dobra, ale udało się, Maciej? Tak, nie, wszystko się udało, nie, to nigdy z tym akurat problemu nie było, tylko to zawsze jest taki strach, że coś jednak będzie. To jeżeli chcecie, to Kawulski, żeby... Kawulski robi, nie, taki film. Niech to zadziała na wyobraźnię. Tak, odkryjcie dietę z wyborem menu, lepiej. O Jezus!
Trzy posiłki 5700 zł za dzień? Strasznie dużo. 6700? Bardzo dużo. Ale macie zniżkę u nas na hasło KS12, minus 12% zniżki w BodySheepie. Polecamy, zapraszamy. Dziękujemy. I wtedy to będzie kosztowało 57,67, a nie 5700, 6700. Proszę, magia. Horrendalne ceny. Czy jakaś magia się tutaj będzie zaraz działa? Będziemy dzwonić. Będziemy dzwonić. I do kogo będziemy dzwonić, drogi wydawco? Do pana ratownika. Do pana ratownika. Tak, oczywiście. No właśnie, będziemy dzwonić do pana ratownika, do Kamila Kędzierskiego w temacie ratownictwa medycznego, a to wszystko związane z tym, że wczoraj... Nie, wczoraj to było, czy przez wczoraj? Przedwczoraj, tak mi się wydaje. Znaczy ja to wczoraj widziałem, więc możliwe, że to jest... Widziałam. Ja to wczoraj widziałem i to było zdarzenie sprzed wczoraj. W każdym razie mowa o Gabrielu Sewerynie, gwieździe Królowych Życia, projektancie, który albo wczoraj, albo przedwczoraj zmarł na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Zmarł w szpitalu, do którego to szpitala dostał się taksówką, ale wcześniej przyjechało na wezwanie do niego pogotowie, które nie udzieliło mu pomocy, gdyż Gabriel rzekomo podobno był bardzo agresywny. Tak, to jest... To są słowa rzeczniczki tego szpitala, że było tam kilka osób w to zaangażowanych. Tak, w sensie, wszyscy byli agresywni. Wszyscy byli agresywni i została wezwana policja też na miejsce, ponieważ nie mogli sobie poradzić z nimi. Jak było naprawdę, nie wiem, no tam był tylko, on live'a jakiegoś prowadził w tym czasie i tylko było jego widać na tym live'ie i było widać kawałek tej karetki, więc ciężko tutaj stwierdzić. I tą sprawą w tej chwili będzie się zajmowała też prokuratura. Zaczęli, zostały jakieś dwa tam wnioski wysłane z tego, co gdzieś widziałem. No jest to ciężka sprawa, no bo jednak dotyczy śmierci, ale też dotyczy generalnie tego, czy każdemu można udzielać pomocy, trzeba udzielać pomocy, czy nie, czy są sytuacje, w których nie. I właśnie o tym chcielibyśmy porozmawiać z Kamilem Kędzierskim. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Kamil, ratownik medyczny, który pewnie miał do czynienia z różnymi niebezpiecznymi też sytuacjami przy sytuacji ratowania czyjegoś życia. I pytanie, kiedy ratownik medyczny może odmówić udzielenia pomocy? W jakich sytuacjach? Każdy z nas może odmówić udzielenia pomocy, nie tylko ratownik medyczny, a właściwie nawet powinien wstrzymać się z udzielaniem tej pomocy, kiedy jest dla niego niebezpiecznie. Więc każda sytuacja, która zostanie odebrana przez udzielającego pomoc, czy to będzie pierwsza pomoc, czy to będą medyczne czynności ratunkowe w wykonaniu zespołu ratownictwa medycznego, może zostać przerwana wtedy, kiedy poczujemy się zagrożeni, kiedy poczujemy, że jest niebezpiecznie. A czy ratownicy medyczni są w jakiś sposób zabezpieczeni właśnie przed podobnymi sytuacjami, że ja nie mówię o tej konkretnie sytuacji, bo tutaj my też nie wiemy dokładnie, no nie o co wiemy, chodzi, co się wydarzyło, tak. Pewnie będzie badała jakaś prokuratura, czy ktoś, odpowiednie organy z tym związane, ale czy ratownicy medyczni są w jakiś sposób zabezpieczeni na przykład tym, że nie wiem, w karetce jest monitoring stały, że nagrywane są te interwencje? No właśnie, bo to jest pytanie, jak to potem zweryfikować, nie? Tak. Czy ktoś był agresywny albo na tyle agresywny, że należało odmówić mu pomocy, czy też nie był? No właśnie, tutaj powstaje problem, że mamy słowo przeciwko słowu. Z tego, co mi wiadomo, znaczy inaczej, na pewno nie ma takich kamer nasobnych, które czasami możemy zauważyć, posiadają patrole policji. Część z karetek jest wyposażona w tak zwane rejestratory jazdy, więc jeżeli karetka jest obrócona na przykład przodem do miejsca zdarzenia, to można takie nagranie odzyskać. No na pewno pomocny jest wtedy monitoring, jeżeli to się gdzieś znajduje w miejscu publicznym, czy w miejscu, gdzie kamery takie są. Natomiast zespół ratownictwa przed agresją, powiedzmy, pacjenta jest zabezpieczany dwojako. Jeśli z wywiadu wynika, że osoba może być agresywna i niebezpieczna dla zespołu, no to już na samym początku taka informacja jest w zgłoszeniu, plus dodatkowo do zgłoszenia załączana jest formatka do policji i dyspozytor medyczny stara się tak zorganizować tą akcję ratowniczą, żeby policja była na miejscu równocześnie z zespołem ratownictwa medycznego lub też wcześniej. Natomiast jeśli w trakcie interwencji dochodzi do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, no to tutaj pozostaje albo kontakt telefoniczny z dyspozytorem lub też wezwanie go przez radiostację, która znajduje się w karetce, czy którą możemy mieć razem ze sobą. Mamy też taki specjalny przycisk na tablecie pomoc, który uruchomiony zalarmuje dyspozytora, że w miejscu, gdzie znajduje się ZRM, dzieje się coś niebezpiecznego. A czy tobie, Kamil, przydarzały się
różne niebezpieczne rzeczy podczas twojej pracy? Czy są, czy były rzeczy, które spowodowały, że czułeś zagrożenie swojego zdrowia albo życia ze strony właśnie kogoś, do kogo przyjechałeś? Tak, myślę, że to jest codzienność zespołów ratownictwa w naszym kraju i pewnie nie tylko w naszym kraju. Po pierwsze, część chorób, zwłaszcza tych, które dotyczą, o których mówimy w przypadku chorób psychicznych, może wiązać się z agresją pacjenta, ale także osoby, które są pod wpływem alkoholu czy innych używek, jakichś środków psychoaktywnych, też czasami z sekundy na sekundę potrafią zmienić swoje zachowanie i stać się agresywne, nawet jeśli na początku nic takiego nie miało miejsca. Wielokrotnie bywały sytuacje, gdzie musieliśmy przerwać medyczne czynności ratunkowe, oddalić się do karetki czy wyjść z mieszkania na przykład pacjenta, poczekać na patrol policji i wrócić z patrolem policji, dopiero kontynuować nasze działania. Bywało też tak, że u takiego pacjenta trzeba było zastosować na przykład środki przymusu bezpośredniego. Wynikało to z różnych sytuacji, tak jak mówię, czasami z rozwijającej się choroby psychicznej na przykład pacjenta i w wyniku tego agresji, a czasami na przykład właśnie z zbyt dużej ilości środków odurzających. Środki przymusu bezpośredniego, czyli co konkretnie? No tutaj zależy, kto te środki będzie stosował, natomiast może to być, mogą to być różnego rodzaju chwyty stosowane przez policję czy zakucie pacjenta w kajdanki. Może to być też podanie środków farmakologicznych, jeśli wystąpi taka konieczność, takich, które uspokoją pacjenta. To wszystko zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujemy i kto będzie przede wszystkim te środki stosował. Czy to będzie patrol policji, czy to będą ratownicy medyczni, czy na przykład lekarz. A Kamil, czy ratownik medyczny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej w sytuacji, kiedy jakiejś ekstremalnej sytuacji, nie wiem, albo właśnie nie udzieli pomocy osobie, która tej pomocy potrzebuje i nie ma przeciwwskazań, żeby to robić, albo zastosuje środki, które też są no, bezprawne wobec niego, środki na przykład przymusu, tak? Bezpośredniego, o których mówiłaś. Oczywiście, że tak. No nasze działania jako ratowników medycznych są oceniane pod kątem prawnym. Też tutaj chciałbym nadmienić, że każdemu z nas w przypadku nieudzielenia pierwszej pomocy zgodnie z kodeksem karnym może grozić odpowiedzialność karna. Ale wróćmy do tych ratowników medycznych. Tak, faktycznie, jeśli ktoś udowodniłby nam, że nie udzieliliśmy pomocy, a nie było żadnej sytuacji, która by powodowała, że nie powinniśmy tego robić, lub też właśnie zastosowaliśmy te środki przymusu bezpośredniego w sposób nieadekwatny, no to oczywiście możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Ja bym chciał tylko zauważyć, że trzeba pamiętać o tym, że zespół ratownictwa medycznego przystępuje do działań w momencie, kiedy przybędzie na miejsce zdarzenia. To znaczy, jeśli zobaczy już pacjenta, zacznie zbierać wywiad, to jest jakaś forma już badania tego pacjenta, chociażby oceniania jego przytomności, kontaktu, czy on jest w kontakcie logicznym, czy jest pobudzony na przykład. I to już jest rozpoczęcie medycznych czynności ratunkowych. Tak? Więc nie możemy tutaj mówić o sytuacji, że w tego typu sytuacji nie doszło do udzielenia w ogóle pomocy. Ona została rozpoczęta, natomiast została przerwana w wyniku poczucia zagrożenia przez zespół. Czy tak było, czy nie, no to tutaj już, tak jak rozmawialiśmy, oceni to odpowiedni organ. Ja myślę, że to jest potrzebne dla nas wszystkich, żeby została wyjaśniona ta sytuacja i żeby takie sytuacje zawsze były wyjaśniane. Ja zresztą jestem zwolennikiem tego, żeby tego typu monitoring wizyjny pojawił się w zespołach ratownictwa medycznego, ponieważ no, kiedy mówimy tutaj o sytuacji, gdzie jest słowo jednego człowieka przeciwko słowu drugiego człowieka, to zawsze mogą pojawić się jakieś wątpliwości. W krajach, gdzie te kamery są i gdzie te nagrania później są wykorzystywane, no mamy jakby tutaj zero-jedynkowe sytuacje, czy pacjent był agresywny, czy nie był agresywny, czy zespołowi coś groziło lub nie. Tak, ja to widzę właśnie bardzo często na YouTubie są nawet bodycamy z policji pokazywane nawet z tych takich poważnych strzelanin jako właśnie czynnik dowodowo-edukacyjny, żeby pokazać, jak działa policja w Stanach Zjednoczonych i że też nie mają niczego do ukrycia, no bo też policja miała trochę krzywych akcji gdzieś tam. Ale dobra, wróćmy jednak do medyków. Powiedz mi, jak wygląda taki typowy dyżur ratownika medycznego? Od czego się zaczyna i na czym się kończy, ile trwa? Dyżur trwa zazwyczaj 12 godzin, czasami trwa dłużej. W zależności od tego, jak pogotowie jest zorganizowane, on zaczyna najczęściej o godzinie 7. Są zespoły, które zaczynają pracę o godzinie 8.
I następuje zmiana dyżuru, czyli przekazujemy sobie informację, zespół, który zdaje dyżur, przekazuje informację, czy w karetce trzeba coś dołożyć. No nie powinno być takiej sytuacji, ale czasami zdarza się, że czegoś nie może brakować, ponieważ dopiero co zjechaliśmy na podstację. Więc zespół przyjmujący zapoznaje się ze sprzętem, tym, czy wszystko działa, czy w plecaku nie brakuje żadnych potrzebnych rzeczy. Przelogowujemy się w systemie, to znaczy wpisujemy nowy skład zespołu, te osoby, które przyszły na dyżur, no i wyczekujemy pierwszego zgłoszenia. Tak naprawdę nie jest określone, co w tym czasie powinniśmy robić. Powinniśmy być gotowi do wyjazdu w miejscu stacjonowania ambulansu. Kiedy przychodzi do nas zlecenie na tablet, zapoznajemy się z tym przede wszystkim, czy wyjeżdżamy w kodzie pierwszym, używając sygnałów świetnych i dźwiękowych, czy w kodzie drugim, czyli w tak zwanym trybie zwyczajnym. Wtedy poruszamy się jak każdy inny pojazd. No i udajemy się do miejsca zdarzenia. W ciągu dyżuru, w zależności od miejsca stacjonowania, tych wyjazdów może być kilka, może być kilkanaście w ciągu takiego 12-godzinnego dyżuru. No i teraz w zależności od tego, czy uda nam się w międzyczasie zjechać na podstację, to jest to czas na uzupełnienie sprzętu, który zużyliśmy, jest to czas na odpoczynek, na zjedzenie jakiegoś posiłku, natomiast w każdej chwili ten czas wolny może zostać przerwany kolejnym wyjazdem. Każdy z tych wyjazdów może się skończyć albo pozostawieniem pacjenta w miejscu, jeśli uznamy, że nie wymaga on transportu do szpitalnego oddziału ratunkowego czy izby przyjęć szpitala, no albo możemy go transportować do szpitala i wtedy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym kierujemy się z takim pacjentem do najbliższego szpitala, co też jest istotne, który posiada oddział, który może się tym pacjentem zaopiekować. No i tak mija 12 godzin, czasami 24 godziny, w zależności od tego, jak długi jest ten dyżur. I tak jak a już potem macie przerwę? Potem macie przerwę, Kamil? Czy ty tak, że codziennie pracujesz 12 godzin? Nie, to jest wszystko zależne od tego, jak praca nasza jest zorganizowana. Są osoby, które pracują jakby regularnym systemem pracy, czyli na przykład mają dyżur dniówkowy, później nocny, czyli 12 godzin dzień, 12 godzin w nocy, następnie 2 dni wolnego i znowu taki dyżur. Wtedy jest szansa, aby wyszedł im ten etatowy wymiar godzin pracy. Natomiast są też ratownicy kontraktowi, którzy tak naprawdę mają dyżury tak, jak zostaną one ułożone przez koordynatora. To znaczy, że mogą pracować na przykład 12 godzin, a potem mieć 3 dni wolnego, mogą pracować 24 godziny, mieć 3 dni wolnego, a mogą przychodzić przez 5 dni codziennie na 12 godzin do pracy. To jest bardzo indywidualna sprawa tutaj. Bo ty, Kamil, masz tak ułożone życie zawodowe, że oprócz tego, że jesteś ratownikiem medycznym, to jesteś też strażakiem. Tak. I również uczę przyszłych ratowników medycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Także mam zorganizowany czas tak, żeby to wszystko pogodzić. Mi się bardzo rzadko zdarza już teraz być dłużej w pracy niż 12 godzin, jeżeli chodzi o dyżur pogotowia ratunkowego ze względu na inne też obowiązki. I myślę, że takim zdrowym czasem pracy jest te maksymalnie 24 godziny. Każda godzina dłużej to już niestety odbija się bardzo mocno na naszym zdrowiu w późniejszym czasie. A która praca jest bardziej wyczerpująca? Bycie strażakiem właśnie, czy ratownictwo medyczne? Co bardziej jest wyczerpujące fizycznie i co bardziej ryje łeb? Kurczę, wiesz co, strasznie często ktoś tam zadaje mi to pytanie, ja nigdy nie umiem na nie odpowiedzieć. No bez dwóch zdań, mniej pracy, przynajmniej tam, gdzie ja pracuję, tak? Mniej pracy mam w straży pożarnej, natomiast jak ona już jest, to jest dużo cięższa fizycznie, tak? Natomiast zdecydowanie więcej wyjazdów jest w pogotowiu ratunkowym i to jakby nie ma co tego ukrywać. Statystyka jest tutaj porażająca, tych wyjazdów jest mnóstwo w pogotowiu ratunkowym. Co ryje bardziej psychikę? Wiesz, nie da się tego porównać, bo czy przyjedziesz do wypadku samochodowego z osobami poszkodowanymi jako strażak czy jako ratownik medyczny, jeśli udzielasz im pomocy, no to tak samo tak naprawdę wpływa na twoją psychikę. Często straż pożarna, ze względu na to, że po pierwsze są ochotnicze straże pożarne, po drugie tych wyjazdów jest mniej, jest pierwsza na miejscu zdarzenia, więc to na nich spoczywa ten pierwszy ciężar udzielania tej pomocy. Zespoły ratownictwa, które przejmują tego poszkodowanego, zajmują się nim troszeczkę dłużej i troszeczkę w innym wymiarze. Nie umiem tego tak porównać. Mnie osobiście bardziej boli taka codzienność tych ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić ze swoimi problemami życia codziennego, niż zdarzenia takie nagłe, stresowe, jakimi są wypadki czy nagłe zachorowania. Kamil, a boli cię, że rychu paja może dziś uczciwie zarobić?
Wiesz co? Chyba nie, chyba jest mi to zupełnie obojętne, powiem ci szczerze. A mówiliśmy o pomocy, czy wy dostajecie jakąś pomoc jako ratownicy medyczni, czy możecie liczyć na pomoc jakiegoś psychologa, bo to jest jednak destrukcyjne, tak mi się wydaje, dla głowy widzieć ludzi w takich sytuacjach, tak jak sam wspominasz, w takim najciemniejszym, najmroczniejszym bardzo często okresie. Był zresztą taki film z Nicolasem Cage'em, Ciemna strona miasta się nazywał, który opowiadał właśnie o życiu na karetce. Czy wy dostajecie cokolwiek, możecie na cokolwiek liczyć? Wiesz co, w Straży Pożarnej w każdej komendzie wojewódzkiej jest psycholog i taka opieka przysługuje strażakowi, jeśli tylko odczuwa taką potrzebę lub jeśli było zdarzenie ocenione przez jego przełożonych jako ciężkie, wtedy ten psycholog jest skierowany do danej jednostki. W pogotowiach ratunkowych znowu jest to różnie. Dysponentów jest wielu. Są takie pogotowia, gdzie ten psycholog jest, gdzie współpracuje z tymi załogami. Są takie, gdzie niestety dostęp do niego jest ograniczony, także nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie. Natomiast myślę, że każdy ratownik medyczny, jeśli chciałby, to bez problemu taką pomoc uzyska, biorąc pod uwagę, że my często z takimi pacjentami z zaburzeniami psychicznymi mamy do czynienia, więc też jakby znamy tutaj procedurę tego, jak można się do takiej pomocy zgłosić. No problem jest troszeczkę dalej w naszej mentalności, że jednak mimo wszystko wydaje nam się, okej, dam radę sam. Myślę, że to dotyczy ogólnie ludzi, nie tylko ratowników medycznych. Ale tak, jest to problem i myślę, że warto się nad nim pochylić, że te służby ratunkowe globalnie powinny zdecydowanie szybciej czasami po taką pomoc się zgłaszać, jeśli widzimy pierwsze symptomy jakiegoś problemu. Zgłaszałeś się kiedyś, Kamil? Ostatnie pytanie to jest szybkie. Wiesz co, ja miałem taką rozmowę po jednym z takich poważniejszych zdarzeń w Straży Pożarnej. Była całkiem sympatyczna. Jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to nie. To jakoś udawało nam się z tymi emocjami poradzić sobie we własnym zakresie. Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Kamil. Życzymy ci po prostu jak najmniej traumatycznych wyjazdów, żeby same były tylko dobre, żeby się okazało potem, że wszystko jest w porządku. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Cześć. Taki powinien być właśnie świat, nie? Że jedzie ratownik medyczny i nagle się okazuje, a nie, wszystko jest jednak w porządku, nie? Oni, to super, piątka i jadą dalej. I każdy taki wyjazd. No dobrze, to my teraz za chwilę połączymy się z Adamem Sławińskim, ale zanim on, to rzućmy okiem na wczorajsze wyniki Ligi Mistrzów. Podczas tych 8 meczów super przewaga zadziałała aż 3 razy, co pozwoliło graczom cieszyć się z wygranych. Miało to miejsce w meczach Galatasaray United, Sevilla PSV oraz Benfica Inter. Takie rzeczy tylko w Superbecie. Galatasaray, Istanbul. Galatasaray. Tak, to ja wiem, Kasia jest znaną fanką Galatasaray. Zna hymn od podstaw, każdą nutkę Galatasaray, co oni śpiewają. Ja po jednej nutce od razu rozpoznaję hymn. Tak, i Fenerbahce jeszcze, nie? Czy jak oni się tam nazywają. Jakoś tak. Dobrze, jest nasz gość, Adam Sławiński. Adam Sławiński, z którym sobie piszesz na Instagramie. To piszesz zakres... sobie z nim na Instagramie? No, to sobie pisałam, ale sobie pisaliśmy, prawda, Adam? Czy ja coś pisałem? Czekaj. A, przypominałem ci o urodzinach Matiego. Na tak było, przypominał mi. Ale Adam, ja pamiętałam! Ale miło, ale już się bałem, że coś innego pisałem. No, słuchaj, to różnie bywa, więc należy uważać. Dobrze, czy my mamy po co grać w ogóle w tych pucharach? Nie, no wiesz, pewnie coś tam po co mamy grać, szczególnie biorąc pod uwagę przygodę Legii Warszawa, bo jak patrzysz dzisiaj na tabelę Ligi Konferencji Europy, no to Legia jakby nie była jest liderem i jedzie dzisiaj jako lider do faworyta, czyli do Aston Villa. Na ten moment, no oczywiście, Legia ma dwa bardzo trudne spotkania, czyli Aston Villa, gdzie nie jest faworytem, a także AZ Alkmaar, gdzie nie będzie faworytem, no ale Legia potrzebuje tylko jednego punktu do tego, żeby wyjść z grupy. Także na ten moment Legia jak najbardziej ma po co grać. Trochę gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o Ligę Europy i Raków Częstochowa, no bo Raków leci do Szturmu Graz, a więc do Austrii, a w zasadzie już doleciał tam wczoraj.
No i Raków potrzebuje zwycięstwa, najlepiej zwycięstwa 2-0, bo tam będzie też bardzo istotny bilans bezpośrednich spotkań. A pamiętajmy, że w poprzednim spotkaniu ze Szturmem Raków przegrał 0-1. No i jeżeli wygra tylko 1-0, to już wchodzi matematyka, bo będzie ten bilans bramkowy gorszy, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, także Szturm Graz. Czyli najlepsze byłoby zwycięstwo 2-0, ale nie mówimy tutaj o wejściu do dalszej rundy Ligi Europy, tylko o spadku ewentualnym do Ligi Konferencji Europy, czyli o zajęciu trzeciego miejsca, bo tam jest po prostu taka furtka jak w Lidze Mistrzów, że jak zajmuje się trzecie miejsce, spada się do Ligi Europy i podobnie jest w Lidze Europy. Jak się zajmuje trzecie miejsce, spada się do Ligi Konferencji Europy, no ale niestety na ten moment Raków na czwartej pozycji. Czyli widzę, że reprezentacja Polski przyzwyczaiła też te kluby do tego, że rzutem na taśmę mogą jeszcze gdzieś tam zostać, nie spaść, polecieć na jakieś baraże. Tylko powiedz mi tak szczerze, a propos tej Ligi Konferencji, to są chyba jakieś, nie są jakieś wybitne rozgrywki, prawda? Czy to jest coś, nie wiem, niesamowitego? No nie jest to Liga Mistrzów, prawda? Dlatego tak też się zastanawiam, czy ten status tej Ligi Konferencji, cieszymy się, no fajnie, że Legia wygrywa, że jest na pierwszym miejscu, tylko czy to kogoś obchodzi, szczerze mówiąc? Nie, no wiesz co, my jesteśmy w takim momencie polskiej piłki, że my cokolwiek widzę konferencji Europy, to po prostu nas to bardzo obchodzi. Nawet są, wiesz, takie kwestie typu rankingi, gdzie po prostu zwycięstwo rankingowo punktowane jest tak samo jak w Lidze Europy, czyli w tej trochę lepszej lidze. No to już dla nas ciułanie punktów jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o taki ranking krajowy, ranking poszczególnych drużyn, żeby po prostu łatwiej nam później było od późniejszych rund eliminacyjnych zaczynać i tak dalej, więc pod tym kątem to jest bardzo istotne. Pamiętamy w poprzednim sezonie, jak długa była dyskusja na temat tego, czy Liga Konferencji Europy jest w ogóle potrzebna, a chyba najbardziej tutaj podburzył tę dyskusję Kamil Kosowski, który powiedział, że to dla niego jest puchar Biedronki, nawet powiedział to chyba w naszym studiu. Natomiast no niestety, my jesteśmy dzisiaj w takim momencie polskiej piłki, że po prostu ta Liga Konferencji Europy, to nie wiem, czy nawet nie jest po prostu nasze miejsce, że my jesteśmy taką trzecią ligą na ten moment Europy i to też musimy się mocno napocić, żeby do tej trzeciej ligi awansować. No Boże, to trochę smutne. Jest to smutne, no ale trzeba znać swoje miejsce w szeregu, żeby potem móc z niego wyjść. A powiedz mi, czy... Ale to a propos miejsca w szeregu, słuchajcie, tylko chciałam wam powiedzieć jedną rzecz. Uwaga, a propos Aston Villa. To wartość wszystkich piłkarzy Aston Villa jest szacowana na 600 milionów euro, a wartość wszystkich polskich piłkarzy grających w ekstraklasie szacowana jest na 260 milionów euro. Także tak to wygląda, tak, jeżeli chodzi o to. Ja to wiedziałem. Ja to wiedziałem. Ja mam tatuaż nawet z tym. Ja się chciałem zapytać, czy wiesz, czy Dariusz Mioduski przygotował się na spotkanie z AZ Alkmaar w jakiś sposób? A to wiesz, AZ Alkmaar będzie za 2 tygodnie w Warszawie i no tutaj kibice Alkmaar mają nie przyjechać, ale myślę, że jeżeli chodzi o trybuny, to i tak będzie bardzo gorąco, bo znamy kibiców Legii Warszawa, więc tutaj jakaś dedykowana, specjalna oprawa będzie na 1000%. Ale też było trochę dymów, jeżeli chodzi o kibiców w Birmingham, bo Aston Villa z Birminghami, tam miała być zdecydowana większa pula biletów dla polskich kibiców. Jak dobrze pamiętam, chyba coś koło 1500, a ostatecznie jakieś 800 osób tam mogło pojechać. No bo po prostu kibice, bardziej policja po prostu Birmingham nie zezwala na przyjazd polskich kibiców i jest to pewnie jakaś wypadkowa tego, co wydarzyła się w Alkmaar, bo po prostu w Europie no, zostało to w wielu krajach w jakiś sposób przedstawione jako złe zachowanie polskich kibiców, no bo w ten sposób przedstawiały to media w Holandii. I nie zostało to w żaden sposób wyjaśnione. Adam, rozumiem. Ale wiesz co, to może wychodzić też z tego, że w tym Birmingham to znają Polaków, bo tam dużo Polaków pracowało po prostu przez dłuższy czas, nie? Więc mogą też znać ich temperament. Nie, bo widziałem też takie statystyki, że tam jest najwięcej broni, jeżeli chodzi o Anglię i jest też najwięcej gangów w całej Anglii. Także tam na pewno dużo się dzieje i tutaj w przypadku ewentualnego złego zachowania kibiców polskich mogłoby do czegoś nieprzyjemnego dojść, no ale siłą rzeczy mówię, no, nie mamy najlepszej
najlepszego PR-u i przez to niestety tutaj kibice no, cierpią, a moim zdaniem też do końca nie powinni cierpieć, no bo dlaczego mają być traktowani trochę inaczej niż inni kibice, tym bardziej, że inni kibice z krajów, które moim zdaniem wielokrotnie też przewiniły w europejskich pucharach, a tutaj no mówimy, w Alkmaar, winy Legii nie było, no to te kraje normalnie sobie latają na wszystkie mecze, także tutaj jak najbardziej musimy stać po stronie kibiców Legii. Czyli nie mamy najlepszego PR-u, jeżeli chodzi o piłkarzy naszych, nie mamy najlepszego PR-u, jeżeli chodzi o kibiców. Źle się dzieje, Adamie, w piłce polskiej. No ale ostatecznie, czy zostało to wyjaśnione z tym AZ Alkmaar? No właśnie. Bo, wczoraj pojawiły się informacje, że Radovan Pankow, a więc jeden z tych zawodników, będzie musiał się stawić 11 stycznia na rozprawie. Ostatecznie okazało się, że tam niekoniecznie musi stawić się osobiście, natomiast wystarczy, jeżeli stawi się jego prawnik. Ale z drugiej strony Josue, który też w tym uczestniczył, jeszcze nie dostał informacji, czy ma się stawić na tej rozprawie, no ale pewnie tam w jednym, drugim przypadku wystarczy, jeżeli jakiś prawnik będzie ich po prostu reprezentował. No ale ogólnie więcej uśmiechu, bo też jeżeli chodzi o tę Ligę Konferencji Europy, Legia jest liderem i naprawdę niewiele potrzebuje do tego, żeby awansować, a zwróćmy uwagę, że jeżeli dzisiaj wygra, co oczywiście będzie bardzo trudne, bo też Aston Villa podchodzi do tego meczu inaczej niż do tego spotkania na Łazienkowskiej, bo i z nami, i ze Żyńskim troszkę było roszad w składzie, na pewno dużo poważniej podeszli do meczu z AZ Alkmaar, no ale tutaj Aston Villa będzie chciała zdecydowanie wygrać też z tego względu, że awans z pierwszego miejsca daje później rozpoczęcie fazy pucharowej od 1/8 finału, a nie 1/16 finału. A też pamiętajmy, że akurat Premier League, ten terminarz ma bardzo, bardzo mocno napchany. Oni tam grają praktycznie cały grudzień co dwa dni i później będzie to wyglądało podobnie jak wrócą europejskie puchary. Oni też mają dwa krajowe puchary, także tam ten terminarz bardzo napchany i dla nich każdy kolejny dwumecz no to jest raczej niepotrzebny. Więc Aston Villa tutaj po prostu będzie chciała zdobyć 3 punkty, wygrać różnicą 2 bramek, już dzisiaj zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie, a my później ewentualnie będziemy czekali albo na potknięcie AZ Alkmaar, albo po prostu w bezpośrednim meczu z AZ Alkmaar na Łazienkowskiej musimy zremisować i wtedy mamy pewne wyjście z grupy. Wiecie, co mnie cieszy w życiu? Jak AZ Alkmaar się potknie i sobie głupi ryj rozwali. To mnie... No, dzisiaj może w Bośni, ze Żlińskim. A mnie cieszy, że Adam tak pięknie się zaczesał dla nas dzisiaj. A widzisz, bo ja wcześniej wstaję rano. O której wstajesz? Nie, no później wstaję, tylko po prostu prosiliście, to wstałem wcześniej. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Jest to bardzo dziwne powiedzenie. W dzisiejszych czasach też dziwnie brzmi. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy bardzo. Adamie. O, jak go wyłączyli. Ocenzurowali cię. Na razie, trzymaj się, Adam. Pa. Dziękujemy bardzo. Teraz już wiemy wszystko o piłce nożnej. Kasia już w ogóle wie o Galatasaray, Istanbul, wszystko. Wszystkie wiadomości i o AZ Alkmaar. Wszystkie tabelki mam po prostu już w głowie. Bo ten AZ Alkmaar to gnoje, powiem ci. Znaczy może nie oni, ale w ogóle tam to, co tam się działo, to naprawdę pałą Dariusza Mioduskiego, pałą... Ja wiem, słuchaj, ta sama przyjaciółka, o której opowiadałam, że tak sobie randkuje, to mieszka teraz w Holandii, więc... Mieszka w Hadze pewnie, nie? Tam Hadze. Koło, nie? Gdzieś. Tak. Oni tak. Trafią do Hagi, do Trybunału w Hadze wszyscy trafią. Tam jest ich miejsce. A miejsce naszego gościa za chwilę zajmie Tomasz Ziętek, wokalista, muzyk i aktor, który wydał swoją pierwszą solową płytę. I za chwilę tę płytę, fragment tej płyty usłyszycie, a potem usłyszycie i zobaczycie naszego gościa Tomasza Ziętka tutaj u nas w KS Poranek. Dust.
Kubek, słuchaj. Słuchajcie, Tomasz Ziętek jest z nami. Tomasz Ziętek, który nigdy nie słyszał o tym, że jest podobny do Harry'ego Stylesa. Kto to jest w ogóle? Zacznijmy od tego. Kto to jest? Piszcie, Henryk, słuchajcie, stylista. Piszcie, kim jest Harry Styles. Nie, miałem. Albo dzwońcie. Nawet już kilka prac miałem zaoferowanych za sprawą swojego rzekomego podobieństwa, chociaż mi się wydaje, że a to co, że miałeś robić, głosów, że na przykład jakaś firma chciała zrobić koncert Harry'ego Stylesa, tak, i chcieli ciebie wziąć? Polish Harry Styles. Nie, ale wiesz, bo ostatnio tak było kiedyś z Julią Żugaj, nie wiem, czy słyszeliście, nie. Że padło podejrzenie, że ona miała zagrać jakiś koncert, mini koncert w centrum handlowym i padło podejrzenie, ktoś ją nagrał i powiedział, że to nie jest ona, że to jest jej sobowtór. I nawet Prawo Marcina zabierał wczoraj głos, mówiąc, czy to są konsekwencje prawne. Są owszem konsekwencje prawne, tylko cywilne, nie karne. Ale że ona się podszywała pod kogoś, tak? Nie, że jakaś firma sprzedawała bilety na kogoś, kto okay. jest Julią Żugaj, ale to nie była Julia Żugaj. Znaczy, to nie jest tak, że to nie była Julia Żugaj, tylko chodzi o to, że gdyby to rzeczywiście był sobowtór Julii Żugaj. To słuchaj, w przypadku mojego imienia i nazwiska też może dojść do takiej konfuzji, bo ja mam, jest jeszcze jeden muzyk, który się też nazywa Tomek Ziętek. Nie. Sprawdzajcie zawsze, słuchajcie, sprawdzajcie, żeby to się... A jaką muzykę on gra? On gra na trąbce, jest z Trójmiasta w ogóle. A, więc, pewnie zna Tymona Tymańskiego i tych innych, nie? Oni pewnie tam Dick grali. For Dick, myślę, których znasz. O, Dick też, znam Dick for Dick też doskonale. Współpracował z nimi. Doskonale więc znam. Więc Mitch and Mitch też Bunia, gra Tomek. Bunia i tak dalej. Więc Tomek, ale tak. Są też podejrzenia, Tomek, że twoja mamą jest Ewa Ziętek. Co? Nie, to internety widzę, to już przeczytałeś internety. Internety już. Jerzy Ziętek był tam. A Jerzy Ziętek, no przecież. Rondo Ziętka w ogóle w Katowicach. No, więc to park legendarny imienia Jerzego Ziętka był w Katowicach. Ja mam, widzicie. Jest. No tak. Czas, jest no, ale dobra, ale poczekaj, ale a propos tego Harry'ego Stylesa no. jeszcze, to przyjąłeś jakąś taką propozycję? No tak, ja nagrywałem takiego audiobooka, który właśnie był... Był taki film My Policeman, ja ten audiobook czytałem. A ja wiem, właśnie, My Policeman przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić do... Widzisz, to jest jednak człowiek kultury. Słuchaj, my tutaj od samego początku sobie śpiewamy od rana. Różne piosenki. No od rana cały tak, czas piosenki i piosenki. Śpiewający poranek mamy. Była biała flaga, było... Gdybym wiarę tak tu? Maleńko miał... Wiesz co, od 4:30, nie, żartuję, 7:30, no przecież nie jesteśmy debilami, żeby tak wcześnie wstawać, nie? Ciekawy widok, muszę wam powiedzieć, bo ja dawno nie stałem tak przed biurowcem z rana i nie widziałem, jak ludzie... Bardzo analogiczne do szkoły. Nie to wiem, ja w sensie ci, którzy tutaj tak, przychodzili wszyscy ludzie, biurowca. Którzy biegną z plecakami tam. Tak, tak, oni właśnie jest... Ale stałeś się im, grałeś coś? Nie, ale stałem z gitarą, mam wrażenie, że wiesz, że nikt nie miał gitary, słuchaj. I oni się zastanawiali, dziwny widok. Idę do biurowca z moim workiem na kapcie. Co to za laptop? A tam Harry Styles stoi. Nie, bo oni mają worki na WF, nie, bo oni tam muszą się przebierać, chodzić po biurowca. Jeżeli jest taka rodzinna atmosfera, to trzeba w papciach chodzić. Ale to wszystko wasi pracownicy rozumieją, tak? Oczywiście, że tak. Wszystkich zatrudniamy tutaj. Jak jeden mąż. A umiesz grać coś na tej gitarze? Nie, ja ją chciałem, tylko wiesz co, ja dostaję pieniądze. Dawaj, za to, że ją trzymam. Edur, nie wiem, czy amor. Widzisz, ja nawiązuję tutaj do tego zdjęcia, które... Aha, że musisz tak trzymać. Akurat chciałem zagrać taki numer wam, który jest w otwartym stroju, więc nie mam pojęcia, co gram za akordy. Otwarty strój? Co to znaczy w otwartym stroju? Musisz rozerwać koszulę. Rejtan tak zwany, wiesz. Widzisz, że masz wszystkie struny, po prostu stanowią jeden akord. A, okej. Okay. Edur, więc... A to da się inaczej grać? Nie masz takich akordów normalnych, tylko na przykład jak przez wszystkie struny jednym no. palcem sobie akordy. Ja zawsze jak uczę ludzi tak ja umiem grać na gitarze bardzo dobrze, tak? Na przykład, no. Umiem Desperados zagrać, ale nutowo, tam Soy nombre muy rado que me gusta amor. I umiem latającego Holendra zwrotkę zagrać, kultu, właściwie Kazika. Znaczy nie, tatek Kazika, z płyty tatek Kazika po... jeden. I to jest wszystko, co umiem. I jeszcze no balada o spalonej coś, synagodze. Tomek, zagraj co? Zagram wam. Wprowadź nas w nastrój. Chciałem właśnie, bo to jest numer, który jest... Znowu przerwę. Nie skończysz, no nie da się z tobą. To jest niesubordynowany gość. Graj, Ziętek, graj. Nie nawykłem herbata do śpiewania. Herbata sygnie, zapada zmrok. Sun rays out to be first, witness of last night's crime. Turn the sun into gold in a circle of her arms. Try to lose away, but for the sun it not deceived by day. Co za Dawid Podsiadło?
But for the sun, ja ci pokażę. It begins to rain. What a sad, sad. What a sad, sad. I tak jeszcze 45 minut. What a sad, sad. Tylko 6 zwrotek jeszcze. Taki cały czas, what a sad, sad. Nie no, możecie dalej prowadzić, ja to będę kontynuował, bo teraz jest solo. What a sad, sad się nazywa. I teraz wchodzi Rogal DDL. Teraz możesz, teraz jest normalnie solo, więc można sobie coś tam... Po angielsku czy po polsku teraz? Mogę. I wchodzę tak, tak, wchodzę tak na ten szczyt, gdzie jest mój brat. Czekaj, czekaj. A, dobra, zmieniłeś teraz rytm. Kurczę, no. A już miałem, nie, już za późno, bo już mi brat odszedł stamtąd. Bo to był, wiecie, szczyt Grubsona tam. Gdzieś na szczycie góry. A, dobra. Tak jest, nie? Ciebie to chyba musiały dziewczyny lubić, co? No piękny to był duet, panowie. Na ogniskach chodziłeś. Nie, ale tam wersja jest, słuchaj, z harmonijką, myślę, że czwarty numer, Sunny Elegy. To tak na poranek akurat stwierdziłem, że będzie git. A muszę na ogniskach? Ja tak rzadko chodziłem na ogniska, powiem ci. No to jest właśnie, to powinieneś częściej chodzić. Kolejna płyta, myślę, będzie bardziej ogniska. Some Old Songs, to jest ta płyta. Nowa, pierwsza, solowa płyta Tomka. Rzeczywiście one są old bardzo, bo ty je wymyślałeś przez 10 lat? Wiesz co, to jak wymyśleć, to znaczy one czekały trochę, nie? Ja mam tak najstarsze kompozycje, które są na tej płycie, no mają już nawet i ponad 10 lat, ale jakby zarejestrowałem je i do tej formy doprowadziłem, w której są na płycie, no jakby w przeciągu roku, ale rzeczywiście są to stare kompozycje dosyć, no. A czy, w takiej perspektywie. No bo właśnie widzę, że ty lubujesz się w takich rzeczach. Mam wrażenie, że najbardziej ty byś chciał, tak mi się wydaje, patrząc na ciebie, tak zniszczyć grać w takim, świat. Nie, właśnie tak grać w takim barze w Stanach Zjednoczonych, takim, wiesz, at the drive-in, nie mówię tutaj o zespole The Drive-In, ale takim właśnie, wiesz, barze, może nie dla tirowców koniecznie samych, bo tam to już... i nie nago, tak jak... Nie nago, nie na zapleczu. Tak, czemu nie nago? Ty filmów chyba nie oglądasz. Forrest Gump, przecież żeny w pewnym momencie, rozbieraj się! Tam krzyczeli do niej, Forrest wszedł. I takie siatki, właśnie, jak były w tym, nie? Czekaj, w którym to było? To chyba Tarantino było, nie? Z Wierzchu do Świtu, że były takie siatka przed zespołem. No tak, znaczy tam był Tito and Tarantula się zespół nazywał. A, to i oni nie, to, grali... to, tak, ale tak. Until... To mieszamy jakieś dwa filmy, ale tak. No nie pamiętam, ale na pewno. Z świtu do zmierzchu, od zmierzchu, znaczy, od zmierzchu do świtu, tak. Zmierzchu. Tylko, że próbuję sobie przypomnieć tę piosenkę, jak się nazywała, nie? To, co wtedy wychodziła. Satanic Pandemonium, czyli ta Salma Hayek. Tak. Z tym pytonem. I robiła scenę, najbardziej fetyszystyczną scenę na świecie. Kocham tę scenę. I Quentin Tarantino też ją kochał. Tequili, tak? Ze stopami? Tak, ze stopami. Ale to jest, wiesz, na zasadzie bądź Quentinem Tarantino i stwierdź, dobra, to zrobimy taką scenę, że przychodzi Salma Hayek, młodziutka Salma Hayek, i ona wsadza jakiemuś gościowi, nie wiem jeszcze jakiemu, co wymyślę, jakiemuś gościowi wsadza stopę do ust i leje te tequilę. Kto to może być? Ty, George Clooney? Nie, chyba nie George Clooney. Harvey Keitel? Nie, też nie. Juliette Lewis? No nie, nie. No dobra, niech to będę ja. Tak, to on zagrał. Quentin Tarantino po prostu. Cały Quentin. I dlatego nawiązuję właśnie, że ty pasowałbyś mi do takich gdzieś tam właśnie barów Stanów Zjednoczonych. I powiedz mi, bo a propos tego old, no. Czy ty masz coś takiego, co jest... Ja nienawidzę tego słowa, znaczy tego... Starą duszę? Ale stara dusza. Nie wiem, wiesz co, no, gdzieś podejrzewam, że wypacam rzeczy, które spożywam, a spożywam dużo takiej muzyki, wiesz, i amerykańskiej, i rzeczywiście trochę starej, ale współczesnej też, bo kocham, nie wiem, czy kojarzysz chicagowski zespół Wilco na przykład, nie, z nie. Jeffem Tweedym, to polecam bardzo serdecznie. Ale też grają tego typu gitarowe granie, czy... No, gdzieś tam jest to pokrewne, oni w ogóle się wywodzą z jakichś takich post-kantrowych rzeczy,
ale tak. No jest parę takich, że Black Keys na przykład, tak, tak, oni tak. mają no, też... To też już z takim fajnym Black Submarine i tak dalej. Nie, ja strasznie lubię właśnie Black Keys. Oni kiedyś dostali, to też jest ciekawostka śmieszna, dostali kiedyś nagrodę, MTV nagrodę. No. I było tam napisane na nagrodzie Black Eyed Peas. Bo oni myśleli, tam ci wtłoczni, że to jest Black Eyed Peas. O nie. Bo to usłyszeli Black Keys. No nie znamy te Black Keys. No, Jezu, no nie znamy numeru Fever czy coś tam. Nie? Tak, ale wiesz co, nie wiem, ja jakoś się tak nie sytuuję, wiesz, ani w tym barze, ani tam, chociaż stara dusza, no nie wiem, zależy co się, wiesz, kryje za tym. Wiesz, czy na przykład rozromantyzowujesz właśnie te lata 50., 60. w Stanach, no na pewno po fryzurze, ale czy wiesz, gdzieś tam wewnętrznie czujesz, że bardziej należysz, albo może chciałbyś żyć, być w takiej epoce niż w tej, w której którą mamy w tej chwili? Wiesz co, nie, nigdy nie miałem ani takich... Nie myślałem nawet o tym nigdy, żeby się... Za bardzo lubię swoje życie, powiem ci, żeby gdzieś tam się przenosić do... Tym bardziej, ale wiesz... Jest coś takiego i jest takie określenie na to i teraz nie pamiętam, jakie to jest określenie japońskie. Oho, przekręca nam się gość. Przekręcił się. Jest takie określenie japońskie na to, że... Odczuwasz nostalgię za czymś, czego nie znasz, czego nie, znasz, czego nie było, tak, i tak dalej. Ja mam tak to bardzo często bardzo. I mam takie, wiesz, uderzenie gdzieś tam w okolicach serca, żołądka, że czujesz taki trochę smutek, ale jednocześnie to jest miły bardzo smutek. To jest właśnie taka nostalgia, jak na przykład widzisz, nie wiem, gradient zachodu słońca, gdzie już jest tam z jednej strony lekka czerwień, tutaj niebieski, błękitny. Ty już słuchałeś tej płyty, tak? To o tym, tak? Znaczy, to o tym, ale nie, serio, no wiesz, dla mnie, ja tam już kilka razy to w wywiadach podkreślałem, że dla mnie to są zachwyty takie nad codziennością właśnie, to o czym wspomniałeś, dla mnie te dwa kluczowe momenty dnia, czyli poranek i wieczór też jakby zawarte są tutaj w takie okruchy tej codzienności na tej płycie właśnie. Więc... No, nie, to ja akurat taki zachód słońca mam taką nostalgię, ale to też z innego powodu. A propos gry Final Fantasy VII, jak oni uciekli z Midgaru, to tam właśnie jest taki moment. To akurat a propos Final Fantasy, to myślę, że muzyczne tutaj tropy też można. Tak? Gdzieś tam. Jest jakiś Sephiroth? No nie, tak myślę, wiesz, o inspiracjach jakichś, bo pamiętam te soundtracki, no. No. Nie wiem, czy pamiętasz, takie fortepianówki takie, kurna, co wszyscy się uczyli grać, nie wiem, przynajmniej wśród moich znajomych, każdy chciał tam. Ja miałem zawsze, wspomniałeś tutaj o Dawid Podsiadło, to miałem kiedyś z nim dyskusję na temat tego, która część jest lepsza, czy siódemka, czy ósemka. Natomiast to, co ja tutaj patrzyłem, to jest gra, która się nazywa The Artful Escape. Okay. I mi się po prostu skojarzył bohater tej gry właśnie trochę z tobą, okay. jak grałeś na tej gitarze. Okay. To jest o takim gościu, który próbuje... do legendy swojego wujka dotrzeć, gdzie jest festiwal na cześć jego wujka w jakimś takim miasteczku, ale on chce grać kosmicznego rocka. No i go ostatecznie porywają kosmici i gra tego kosmicznego rocka. Jest to i o tym jest gra. Kawałek UFO. Fuj. I o tym jest UFO. UFO jest akurat o bliskim spotkaniu trzeciego stopnia, ale pomiędzy kobietą a mężczyzną. Jezu, on słuchał płyty. No dobra, to idźmy tym tropem. Czy wierzysz w UFO? Czy wierzysz w UFO? Ja słyszałem, że rząd amerykański potwierdził istnienie niezidentyfikowanych, czyli już powinniśmy zmienić tak naprawdę... Powinniśmy przeprosić Edytę Górniak po prostu. To nie są teraz UFO, wszyscy. Tylko... To już nie są teraz UFO, one są IFO. Nie, nawet nie IFO, coś jeszcze tam było. No IFULE, ale IFUL. I full? No. Ale wyglądasz jak i full. I od razu nominacja do młodzieżowego słowa roku. Tak, nowe. Full. Kolejnego roku. To po śląsku brzmi i full. Ja i full. I full. Ja jakiś tam i full. To będę się ale poczekajcie. 10 utworów na 11 płycie. Nawet tutaj, bo jeden gratisowy. No dobra, bo jeden jest utworów. Dla bramkarza. Powstały do tych utworów wizualizery, dobrze mówię? No nie wiem, czy to, no chyba dobrze. Teledyski. Ale właśnie czym się różni taki wizualizer od teledysku właściwie? Wiesz co, to jest chyba taki... Czy chodzi tylko o nomenklaturę, żeby była ciekawa inna? Wiesz co, no teledysk jest taką formą, która jest dosyć szeroka, nie? I tak naprawdę nie wiem. To są o wiele takie krótsze formy. Mhm. A teledyski, które ja przynajmniej zrobiłem, bo zrobiłem ich trzy, bo zrobiliśmy do singla Your Kiss... Też miałem dużą zagwozdkę, słuchaj, jakby podejść do tematu, bo nie lubię takiego doprecyzowania, wiesz, już utworu muzycznego, bo utwór muzyczny funkcjonuje w jakiejś takiej przestrzeni, no, ostatecznie powstaje w głowie człowieka, odbiorcy,
ale zawsze się bałem tego, że jak doprecyzowujesz coś, to to przestaje, nie ma tego powietrza w środku i staje się zbyt dosłowne i po prostu traci właśnie swoją całą magię. Ale ślub wziąłeś, nie? Jednak, ślub wziąłeś, doprecyzowałeś. Doprecyzowałem się, no to tak. Znaczy, tak. To jest dosłowne, ten ślub, to wiesz. To jest Jezu, dosłowne, Tomek, powiem ci, Tomek, ja jak usłyszałam, że twoja żona ma na imię Delfina, no. To jest tak romantyczne. To jest tak piękne. Nie, nawet sprawdziłam, przepraszam, no ja tak, muszę. Ale to nie jest jej wybór. No dobra, no ale no chciałam po prostu, chciałam o tej delfinie, przepraszam. Nie, bo no jest, to... Sprawdziłam nawet, ile delfin jest w Polsce, ile istnieje delfin i na rok 2018... Ile istnieje delfin? How much is the fish? To jest trochę tak. How much is the fish in Poland? 347. Więc właściwie to dość dużo, bo myślałam, że to jest jakaś taka znikoma liczba. 347 delfin w Polsce na rok 2018. To ja ci powiem, że ja myślę, że ja już znam 5 Tomków Ziętków. No tak. I chcę zorganizować zjazd Tomków Ziętków, to może będą i zjazd delfin, i ja zrobię zjazd Polecam. Tomków Ziętków. Ja zrobiłem już 3 zjazdy Maciej Dąbrowskich. Pierwszy odbył się w 2021 w Gdańsku, w 2021 w Sosnowcu, w 2022 w Gdańsku, w 2023 w Łodzi, gdzie walczę o to, kto może być jedynym Maciejem Dąbrowskim na ten rok. I żaden Maciej Dąbrowski nie przyjechał ani na pierwszy, ani na drugi. Przyjechało tam po 50 osób, więc... I nie było żadnego... Akurat nie było żadnego Macieja, więc to super miano zjazd. Było moje. No. To miano było moje. Nie, to, bo to nie chodzi bardziej o zjazd, tylko o walkę o to, kto może być Maciejem Dąbrowskim na ten rok, nie? I w tym roku w Łodzi przyjechał jeden Maciej Dąbrowski, sprawdziliśmy dowód, no i graliśmy papier, nożyce, kamień i wygrałem, więc na ten rok dalej jestem Maciejem Dąbrowskim, aż do 20 maja 2024 roku, kiedy mam urodziny. Ale to jest do tego stopnia zaangażowane, że będziesz zmieniał urzędowo sobie wtedy personalia? Nie, nie trzeba zmieniać personaliów, tylko po prostu nie należy się tym chwalić. Powiedziałem tam temu Kosiowi, że ty nie mówisz tak, się teraz jak się, hej, cześć, jestem... No, już nie mogę. Jestem byłym Maciejem Dąbrowskim. No to może być taki właśnie, możesz... Czyli plan na ten rok to jest zjazd, na przyszły rok, czyli zjazd Tomków Ziętków i Delfin. Tak. Mówisz, tak? Mhm. Jako plan. No tak. Jest coś w tym imieniu. Ja mam w ogóle takie poczucie, że imiona jakby ja mam takie, wiesz, to jest tylko moja teoria determinizmu imion, bo imię Tomasz w ogóle z hebrajskiego Toma, czyli bliźniak, i to, że ja mam, wiesz, bliźniaków tylu imienia i nazwiska, mam, nie wiem, czy jest wam znana sprawa mojego podobieństwa z Dawidem Ogrodnikiem. Oj, no tak. Poruszana, więc mam wrażenie, że też jest te w ogóle się okazało, że on też miał Tomasz Ziętek, ale zmienił. Tak, tak, tak. Jakby tu się nazwać Dawid? I gdzie jestem w ogrodzie? Dawid Ogrodnik, nie? Ale twoje imię akurat... David Gardner? David the Gardner. Gardner David. Twoje imię to jest też tam z hebrajskiego, z polskiego też. Tomasz. Tomasz. No, Tomasz. Ja znam inny kawał. Jaki? Ale jest Hebit. Rano. Jest rano. No dawaj. Nie mówmy tego kawału o tej godzinie, tak. Dziękuję. A skąd ty wiesz, Krzysiek, jak on wie, bo ja wie. Też znam ten kawał. Opowiadam mu wcześniej. Tak jak zawsze przed wejściem, nie? No właśnie. A znacie kawał o Tomku? Co prawda to jest rodzinny kawał, ale nie mówmy. To jest rodzinny kawał, czy jaki? No tak, chyba że znam inny kawał o Tomaszu. Ale tam jest wątek rodziny poruszany. Czy wątek rodzinny? Chyba tak, tak. No to, tak? To nie mówmy tego kawału. No nie mówmy, dobra, nie mówmy, ale swoje kawałki... Lepiej w tym poranku nie mówić niektórych kawałów. Zobacz, kawały i kawałki, nie? Kawały i kawałki. Że to jednak wszystko się obraca wokół tego samego. Tak, więc te twoje sztuki, kawałki, zagrałeś 2 dni temu chyba, tak? Dla znajomych, tak, możnych, tak. Tego show biznesowego świata, zresztą na portalach... Nie, no dla bliskich moich. Dla bliskich, ale też możnych. Jeden z tych możnych, Dawid Podsiadło, został sfotografowany z tym winylem. Na portalach plotkarskich są zdjęcia. Przepraszam, Dawid. No. Dawid, tak. Ale co chciałam zapytać, jak zostały przyjęte te utwory? Na no tym słuchaj, takim premierowym, nie? Koncercie. Wśród znajomych to ciężko co chyba mieli jest powiedzieć? O szczerość, nie? No tak, racja. Nie, Andrzej Pongowski przyszedł. Nie wiem, czy znany wam grafik i autor wspaniałych plakatów. Oczywiście, tak, poza tym dzisiaj są imieniny Andrzeja, więc dlatego my wszystko wiedzieliśmy. Wszystkiego najlepszego. No dokładnie. Ale miałem bardzo ciekawą z nim rozmowę, bo on wiedział, że ja robiłem grafikę do wnętrza płyty i okładki. Czyli coś, czego nikt nigdy nie zobaczy? Znaczy, jak rozfoliujesz, to można zobaczyć. No tak, ale kto, ale, kto, wiesz, no, kto teraz, tak, teraz się w folii w ogóle zostawia. Nie, bo większą wartość stanowi później kolekcjonerską. Ale to oczywiście, że tak. Oczywiście, no. Że tak. Ja mam też te figurki. Ja Dawida płyty nie odfoliowałem cały czas. Nie, żartuję, odfoliowałem. Ale... Dobra, dobra. Nie, bo to była wyjątkowa płyta.
Dawid nas, nie wiem, czy słyszał. Boże, ile dygresji, Dawida. No nie da się po prostu zadać pytania. O czym my gadamy w ogóle? O czym my gadamy? Pytanie. O Dawidzie. Ten żart, tak? Miałem jaki opowiadać jaki teraz, tak? Pytanie? Gadamy o Dawidzie Ogrodniku jaka przecież, jest tak? Odpowiedź? Nie, no rozmawialiśmy o tym, jak było przyjęte. Ja zacząłem o Andrzeju, ale przeskoczyliśmy przez to, że dzisiaj są Andrzejki, tak? Dzisiaj tak. Są naprawdę tak. Andrzejki? Aj, owszem. Znaczy, to jest temat kontrowersyjny i tak, dyskusyjny. Bo dobrze, to się, że wczoraj Andrzej Pongowski właśnie powiedział, że myślałem, że będę musiał cię okłamać, że mi się podoba, ale mi się podoba. No tak, tak. Taka była, takie były głosy jakby. To ładnie, to ładnie. Bardzo a, ładnie. A w trasę ruszasz? Ruszasz? Oj, nie, nie, nie. No. To, że nie ma komisji teraz do badania wpływów, to że ruszę teraz. Dokładnie tak. Tylko woda, tylko woda. W lutym, tak? W lutym, tak. Wyruszam w lutym i będę grał i śpiewał, słuchaj, wiesz, nie. W całej Polsce. A to zaskoczenie. No. Nie, no super, się nie, cieszę, no. Mega się cieszę, słuchajcie. Ale co, z Śląski, tak? Zespołem Śląskim? Zespołem Stadion Śląski. Nie, no ja takie mniejsze raczej, Tarczy wiesz, tam, te bary, wiesz, te no puby, nie? No mam właśnie, taki klucz jakby. Nie, ale będziemy informowali chyba już niedługo o tych miejscach, bo ja tak, wiesz, byłem tak skupiony, słuchajcie, na tym przygotowaniu do... Czy to jest tak, bo już parę koncertów zagrałeś, nie? W swoim życiu, czy nie? No tak, no. tak. No. I bo nawet jeden na dachu. Raczej masz spokojne piosenki, prawda? No. To nie jest tak, że wiesz, wchodzi energia teraz. Wiesz co, koncertowe wersje tych utworów są trochę innymi aranżacjami. W sensie znajdą się też, wiesz, nostalgiczne tam numery z akustykiem, ale na potrzeby jakby koncertu przygotowaliśmy trochę inne wersje, nie? Bo ja z kolei, na przykład, nie wiem, kojarzycie na pewno zespół Aha, prawda? Aha. Jest oczywiście numer Take On Me, nie? No i to jest, no nie wiem, z którego roku, 81, 2 jakoś, czy któregoś tam roku, nie? W ogóle z zajebistym teledyskiem tak, do dzisiaj. Tak, rysunkowym, pamiętam, nie? No tak. To ostatnio widziałem, że oni zagrali sobie jakiegoś nawet MTV Unplugged, tam gdzieś w Szwecji, zachód słońca z tyłu, wszystko takie oszklone. Oni mają po 60 parę lat, wyglądają jakby mieli, nie wiem, 30, no szczególnie wokalista. On jest jakimś elfem w ogóle, nie? I śpiewają Take On Me w wersji takiej, tylko na jednej gitarce i tak dalej. Chyba nawet i te wszystkie to. Dziewczyny tam, te które miały babki, kiedyś te naście lat. Które miały ten pierwszy raz na przykład przy tym Take On Me, tam siedzą, teraz mają po 40 parę i łzy w oczach po prostu. Mm. Jest to tak piękny obrazek i on to śpiewa też w tak fantastyczny sposób. Zupełnie inaczej niż właśnie tam jest... Jest to bardziej taka wersja szybka i tak dalej, a tu jest taka spokojna, gładziutka. No zresztą taką osobą też, która robi takie rzeczy i też gra na gitarze, jest Rick Astley. Nie wiem, czy kojarzycie. Z Rick Rolli. Z Rick Rolli, nie? No to wiesz, myślisz sobie, never gonna give you up i tak dalej, on tam sobie śpiewa, ale on naprawdę też akustycznie zajebiście gra i ma fantastyczny głos, nie? Ale Maciej, to nie jest tutaj, wiesz, program po to, żebyś się pochwalił wiedzą. Ale mi nie chodzi o chwalenie się wiedzą, mi chodzi o porozmawianie o fajnych rzeczach. Kontekst po prostu, kontekst. Na temat naszego gościa więcej. Chodzi mi właśnie o te koncerty, no. Czy zamierzacie grać właśnie, czy zamierzasz grać koncerty? Do pytania. Do tego zmierzam. Czy zamierzasz, jak te delfiny do brzegu? How much is the fish? Oczywiście, że delfiny to są ssaki, moi drodzy. Pewnie, że tak. Tu komentarze już się wysypują. No nie, bo przecież Skuter nie zaśpiewał How much is the mammal? Chociaż to też mogłoby być sequel tego, nie? How much is the mammal? No to też inna piosenka już. Kolejna dygresja, dygresja goni dygresję. Natomiast chodzi mi bardziej o te koncerty. To można się spodziewać, jeżeli o to chodzi, jakby trochę innych aranżacji specjalnie pod przestrzeń koncertu, bo wydaje mi się, że tak jak inaczej myślałem o oprawie graficznej winyla, bo jego forma pozwala na to, żeby jak otworzysz w środku, otwieram. Myślę, że to też taka nietypowa rzecz, że pojawia się... Co myślisz, że ktoś będzie go skreczował? To nie wiem, będzie można sobie przepisać, sprawdzić. Jest, w końcu ktoś napisał teksty, no. A tu był jakiś błąd? Nie, to jest odnośnik do tego, bo to się nie zmieściło na stronie, więc jest... W końcu ktoś trzeba się łapać, wiesz, to jest takie... Kiedyś były pozdro dla kumatych. Były. A teraz jest Rap Genius, no. No więc, wiesz co, koncerty chyba będą dosyć energiczne. Zresztą gram z fajnymi bardzo muzykami. A potrafisz tak? No, na żywo? A widzisz, umie. Patrzcie, tak, umie. Jak to robi. Patrzcie, jak robi z gitarą. Nie wiem, co taki robi. Trickster. A, że tak, z gitarą. 4 gitary zepsułem do tego zdjęcia, żeby jedno zdjęcie zrobić. Serio mówisz? Nie, no co? Nie, magia Y go uczył pewnie. Nie, to jest wszystko, wiesz. Gram na przykład z Łukaszem Kumańskim, który również, wiesz, współprodukował tę płytę, który jest perkusistą w
w takim projekcie Me and That Man, możesz kojarzyć. No z Johnem Porterem, tak, i z Nergalem, nie? Co, więc... Ja kiedyś miałem wywiad z gościem z Zealand Ardor, jest taki zespół, który gra... Nie mogę powiedzieć nazwy. I już poszło. Gra slave music zmieszaną z black metalem. I on właśnie powiedział, że strasznie lubi Me and That Man, no, ponieważ jest to takie bezczelne, ponieważ w Stanach powinno się mówić Dead Man and Me. I że powinna być odwrotność, a że to jest bezczelne, że najpierw dajesz siebie jako tutaj, nie? Narcystyczny. No ale myślę, że te osoby, które tam grają, są dosyć mocno narcystyczne. Ale dlatego mówię, że Łukasz też ze mną gra w zespole jako bębniarz, więc... No, myślę, że to też świadczy o tym, że on cicho nie umie grać. A lepiej się czujesz na scenie, czy się dobrze w scenie? Czujesz? Tomek, ty się dobrze czujesz? Ty się dobrze czujesz w ogóle? Po co ty grasz? Stary, muzykę na gitarze? Kto cię będzie słuchał? Prawdę? Czemu nie ma Bambi na futuringu, albo chociaż sam Leosi? Wiesz co, no właśnie, bo ja chciałem bardzo, żeby ta płyta była w ogóle bez fitów żadnych, bo jest taka bardzo osobista. I teksty są osobiste i to, że ja ją produkowałem, że ją skomponowałem, napisałem, jeszcze oprawiłem, okrasiłem tymi grafikami i chciałem, żeby była taka moja, a później to już się będziemy zastanawiali, czy ktoś będzie chciał ze mną śpiewać. No ale zadałem pytanie, z którego się wycofałeś troszeczkę, czy lepiej się czujesz na scenie, czy w scenie? Czy jako w scenie, czy na scenie? Zupełnie inne przestrzenie dla mnie, nie? I przez scenie. Przed scenie. Proscenie. Za scenie, przed scenie, przed scenie. Pod scenie. Nie, wiesz co, jako aktor jednak jesteś trybikiem w wielkiej maszynie, w której musisz znaleźć sobie miejsce i uwielbiam jakby tę pracę i zajmować się swoim poletkiem w obrębie tego całego wielkiego organizmu, jakim jest produkcja filmowa. A w przypadku, mi się wydaje, takiej muzyki mojej autorskiej, no to jednak mam większą sprawczość jako osoba i chyba tego mi też brakowało. Jesteś, nie? Sterem tutaj w tym wypadku, nie? Sterem, okrętem i żaglem jednocześnie. No. I majtkiem. Majtek. Już od razu. I kucharzem underwearem. Majtek, czyli underwear. Tak. Ale bardziej ci się marzy, albo chciałbyś dostać kiedyś orła czy Fryderyka? Wiesz co... Bardzo, wiesz, szanuję jakby wszystkie nagrody, oczywiście, ale dla mnie największymi nagrodami, jakie miałem... Są uśmiechy ludzi. Są uśmiechy mijanych na ulicy dzisiaj ludzi, jak stoję z gitarą. A tak naprawdę rozporek miałem rozpięty i się śmiali ze mnie. A nie, ale storek, wiesz co, naprawdę kwestia jest tego, że możliwość pracy po prostu w perspektywie aktorskiej dla mnie największymi nagrodami zawsze było to, że później dzwoni do ciebie Janek Matuszyński i mówi... Jan P. Matuszyński. Słuchaj, chciałbym zrobić z tobą film. Wiesz, o co chodzi? To jest ten orzeł, tylko nikt tego nie widzi, wiadomo, ale cieszysz się jeszcze bardziej, nie? Ale właśnie a propos tej starej duszy, ale właściwie nie, a propos fizjonomii twojej, to ty masz... Czy ta noga jest za krótka, o co chodzi? Wszystko jest okej z tymi nogami. Ale ty masz taki wygląd, że śmiało możesz grać nastolatka, młodzieniaszka, ale też starszaka. No co, bez przesady? No, tak, starszaka, przedszkolaka. Wczoraj oglądałem taki... I to myślę, że też mocno pomaga, nie? Że jakby masz taką rozpiętą... Ale to jest, wiesz, wygląd jest sprawą też twojej percepcji, nie? Każdy inaczej postrzega jakąś osobę. Na przykład widzisz kogoś w serialu i wczoraj miałem dyskusję z Olą, bo oglądaliśmy serial Normal People, tam gra Paul Mescal, ten, co grał w Aftersun. I w Aftersun on gra 30... Jezu, nie widziałam jeszcze Aftersun. Przepiękny, najlepszy film. Ja wiem. Gra 30-paroletniego gościa, który ma córkę, która ma tam 12 lat, a w Normal People, które było kręcone 2 lata wcześniej, czy tam rok nawet wcześniej, gra 18-latka. I Ola mówi, Jezus Maria, on wygląda tak totalnie staro, nie pasuje, jak bohaterowie Euforii zresztą, nie? Którzy, no masz Jacob Elordi, który wygląda, jakby miał już 3 dyszki, nie? Ale to jest a kwestia, jaką postać, wiesz, najstarszą grałeś, a jaką najmłodszą? No tak, najstarszych to gram w swoim wieku bohaterów, jakby, bo pamiętam, to było przy okazji Orła, a najmłodszych, no to rzeczywiście ja grałem 18-latków, Pinchera, mój ulubiony jest. O, Pincher. Pincher, mój ulubiony. Pincher to był jeszcze nieletni, bo on tam na zakładzie jeszcze tam. Bardzo tak, ja też lubiłem tę postać, bo tak paradoksalnie to wszystko w takim bohaterom uchodzi na sucho, wiesz, jeżeli chodzi o improwizację, tak naprawdę możesz sobie pozwolić na wszystko, bo w ramach tej postaci... A i tak go wszyscy się... lubią, nie? Mimo, że robi złe rzeczy. To właśnie była trudność, moim zdaniem, wiesz, tej postaci, żeby kurna jednak go obronić, nie? Jest, wiesz co, wystarczy, że zrobisz dobry uczynek raz, nie? No, będąc totalnym gnojem i robisz dobry uczynek i w tym momencie ludzie, widać to po fejmem ma i innych rzeczach tego typu, nie? Okej.
Okay. Że tak jest. Nic. Ale tak, wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle mój młody wygląd mi bardzo pomógł jakby w tej karierze aktorskiej, bo ja stawałem, wiecie, do castingów mając doświadczenie już jakieś, skończoną szkołę, 20 kilka lat na karku, wiesz, z 18-latkami, nie? Z ludźmi o wiele mniej jakby doświadczonymi. Mm-hmm. No i dzięki temu mogłem, wiesz, dostać się zgnoić, udawać. A jestem, co? Bo jestem młodszy jeszcze od ciebie o tam 10 lat, nie? O, naprawdę? Tak, mam 12. tak się robi. I byłem już na Oscarach. Ale właśnie, bo wiesz co, bo zastanawia mnie jedna rzecz, bo jednym z pierwszych w sumie filmów, z którymi się zmierzyłeś, to były Kamienie na szaniec, nie? Tak, no. To jest... jednak takie zmierzenie się trochę z legendą, z czymś, to nie jest, wiesz, jakiś autorski scenariusz, który ktoś gdzieś tam napisał, znaczy oczywiście ktoś ten scenariusz napisał, ale na podstawie czegoś konkretnego, coś, z czym od tylu lat te dzieciaki się mierzą i od tylu lat jest to gdzieś tam ekranizowane. Czy to jest trudniejsze niż, tak mi się wydaje, zastanawiam się, pytam, czy to jest trudniejsze mentalnie przygotować się do czegoś takiego, niż do jakiejś, powiedzmy, że zwykłej roli, która nie jest obarczona takim właśnie, taką pieczątką, że to jest lektura? Wiesz co, z kilku powodów to jest trudniejsze. Przede wszystkim trudniejsze z powodu tego, że bazujemy na losach i historiach prawdziwych, żyjących osób, co już ci ogranicza pole manewru, jeżeli chodzi o interpretację i sposób gry. No nie możesz sobie wymyślić teraz, teraz to on strzelił tego z liścia i tego bohatera, wiesz. No jakby nie możesz w tej przestrzeni tego przebiegu dramaturgicznego sobie robić dowolnych rzeczy, więc już masz pierwsze ograniczenie. Drugie ograniczenie jest związane właśnie z percepcją odbiorców i tym, jakie mają oczekiwania wobec... To jest przedziwna rzecz zawsze, no bo kiedyś widziałem takiego pięknego mema, który opisywał, w jaki sposób Legolas był opisany w książce Tolkiena i było napisane Legolas. I to tak wyglądał według Tolkiena. Tolkiena się nie chciało opisów robić. Legolas. Zrobił opis tego, co robi Bilbo, co robi Frodo właściwie przez chyba 30 stron, od kiedy odszedł Bilbo, pamiętam, poczytałem. Było 30 stron tego, jak on administracyjnie zarządza tym Shire i tak dalej. I tego oczywiście nie ma w filmie, no bo po co to pokazujesz, nie? Więc to jest trudniejsze. Ja miałem, wiesz, kilka takich okazji, teraz też przy okazji Orła, znowu grać bohaterów historycznych i to jest trudność. No to jest zawsze trudność i taka odpowiedzialność dodatkowa. Nie? Mm. A wchodzisz, Tomek, w rolę czasem za bardzo? Bo wspomniany tutaj przywołany Dawid Ogrodnik przyznaje się do tego, że on to robi. Robi za bardzo, że się za bardzo eksploatuje, że to go obciąża psychicznie, że pewnych ról on w ogóle koncertuje teraz z Paktofoniką zamiast Rahima, nie? Wiesz co, to i tak eksploatuje bardzo mocno człowieka, bo to podporządkowujesz zawsze temu projektowi, filmowi swoje życie, tak po prostu jest, ja nie należę do aktorów korzystających z takiej metody akurat konkretnie, żeby... Znaczy, ja jestem w stanie jakby w logiczny sposób wykazać, że teoria, która zakłada, że można być w stanie emocjonalnym, można wzbudzać w sobie jakieś stany emocjonalne, jest błędna, bo to by wykluczało... Taka umiejętność wśród aktorów wykluczałaby chociażby choroby psychiczne, bo mógłbyś sobie przecież wywołać w sobie pogodę ducha i więc wydaje mi się, że to jest w ogóle taka metoda jest takim wielkim kolosem na, wiesz, glinianych nogach, którego czasami lubię podcinać. I ja, wiesz, staram się podchodzić do mojego zawodu bardzo tak rzeczowo i tak warsztatowo, zadaniowo, warsztatowo, bo chyba do tego się tak naprawdę praca na planie filmowym, z którym ja głównie jestem związany, bo nie mam kariery teatralnej ani za bardzo jakby telewizyjnej, ale filmowo słabo. To jest bardzo taka precyzyjna technicznie robota, wiesz, o co chodzi. Musisz mieć świadomość tego, jaki obiektyw jest założony, nie wiem, co twój partner proponuje, gdzie, na których znaczkach stajesz, wiesz, to wszystko wymaga takiej precyzji, powtarzalności, więc nie wydaje mi się, żeby tam było miejsce. No to tak samo musisz wiedzieć, na który znaczek nacisnąć tutaj, żeby to działało, nie? Ale, bo zacząłeś mówić o konkurencji, o tym, że... Konkurencji? Nie, bo zacząłeś mówić o castingach. Castingować się, że miałeś ponad 20 lat, że byli tam młodsi ludzie. Ja pamiętam, 10-11 lat temu robiliśmy Złego wtedy. No, z Ksawerem robiliśmy Żuławskim pierwsze podrygi do Złego. I castingowaliśmy wtedy chyba wszystkich młodych aktorów w Polsce. No, większość właściwie.
I nie było nikogo łącznie zdolnego. Łącznie z Tomaszem Karolakiem. Nikogo zdolnego. Tomasza Karolaka tam nie było. Też byłem na tym castingu. Naprawdę? Nie był. Ale naprawdę było tam... Mieliśmy naprawdę straszną posłuchę, jeżeli chodzi o młodego polskiego aktora. Ile lat temu dopiero to było? Z 11-12 lat temu. Dopiero później zaczęli się pojawiać... Ty, Włosok, Bielenia, Musiałowski, Ogrodnik. Nagle się pojawił wysyp taki, mam wrażenie, teraz aktorów. Jest ich jeszcze więcej, mam wrażenie, nie? Tak, i to są... Jest was. Uważam, że są zajebiści ci aktorzy, że wy wszyscy naprawdę gracie wynika, bardzo fajne role. Ale to trochę nie wynika z oddolnej inicjatywy, wiesz, ja, aktorów. Domyślam się. To wynika z sytuacji, w której zaczęto pisać, bo ja to widzę po prostu. Zaczęto pisać, ja pamiętam, był taki film Wszystko, co kocham. Pamiętasz, Gierszał tam grał z Kościukiewiczem. Mateusz Kościukiewicz. Tak. No do tego jest Borcucha. Jacka Borcucha, Daniel Blum. Tak. I to jest i to były takie pierwsze filmy, które gdzieś tam tych bohaterów wróciły do bohaterów młodzieżowych, powiedzmy, albo Olga Frycz, młodocianych. Tak. No i później już się zaczął wysyp. No później była właśnie Jesteś Bogiem. Czyli, że po prostu ci młodzi aktorzy dostali szansę jakby, nie? Czyli to była kwestia tego, że nie było szansy, tak? No tak mi się wydaje, że te wcześniejsze filmy, no co? Chodzi mi bardziej o to, czy ty odczuwasz w tej chwili konkurencję taką większą przez to, że masz większą presję, że masz mnóstwo zajebiście utalentowanych kolegów. Nie, bo na castingach jest starszy i bardziej doświadczony. Dokładnie. Nie, wiesz co, bo jednak jesteśmy ograniczeni swoimi, ta fizis, jakby nie patrzeć, no zawsze jesteś tą cielesnością, fizycznością ograniczony, więc ja czasami jak widzę, jak powstaje jakiś projekt, no to już wiesz, że nie zagrasz 40-letniego, wiesz, mężczyzny, blondyna, który przeżywa kryzys, wiesz, wieku średniego. Pijesz do mnie? 40 lat. Jezu, opisałem ciebie właśnie. Boże, przepraszam. O rok się pomyliłeś. Całe szczęście. Nie, bo miałem taką propozycję właśnie, żeby, wiesz, 40-latka zagrać, no więc wiedziałem od początku, że jakby no, to nie ma opcji, nie? A są też takie 40-latki, wiesz o tym, nie? No wiem. To, ale to jest też kwestia tego, żebym ja potrafił w to uwierzyć, nie? To jest też takie dla mnie ważne, że ja muszę wiedzieć, że ja to zrobię, nie? No to fajnie, to teraz zrób coś na gitarze. Zrób coś śmiesznego na gitarze, zagraj. Weź coś ten. Zagraj coś, bo musimy kończyć, moi drodzy, i chcielibyśmy... gitarę tak, jak podnosisz na winylu, na płycie, a potem zagraj. Chcielibyśmy to jest usłyszeć. Trik za 1 000 000 złotych. Mamy tyle. Nie, żarty. Kurczę, bo do stroju się tutaj już przygotowałem, że on zagram ten i się przeżona trochę. Otwarty strój, tak to było? Strój. Ale możemy się przestroić. Let's suit. Sugar man. Tomek, gadałeś z Guillermo na Oscarach? Którym Guillermo? Widziałam zdjęcie. Gadałem. No, tak, gadałeś z Guillermo? Mało tego, jeszcze wyłudziliśmy od niego tequilę. A nie chciał, słuchajcie, nie chciał, trochę świnia był. Powiem. No trochę tak, no bo trochę za mało świnia, znani byliście. On nam to powiedział, wiesz, tak. Ale to akurat idealnie. I sprawdzili najpierw przez to, że jeszcze sprawdzali nam dowody osobiste, ile mamy lat. Bo tam, wiesz, od 21 w Stanach i tam, wiesz, wszyscy my tak stoimy, mówimy, co jest grane. Dobra, macie i tam uciekajcie, nie? Guillermo. My na podstawie Guillermo Bilguna stworzyliśmy, nie? Okej, to był polski, tak? Polski kierunek. No, ja go w ogóle kilka razy spotkałem w Los Angeles. No, wiadomo, odbierał sushi i się śmiałem, bo siedzieliśmy w samochodzie, zamawialiśmy jakąś... Bilguna, jak odbierał sushi, to też by się zgadzało. No, ale właśnie siedziałem z moją... Nie, jak dostarczał sushi. Z moją małżonką wcześniej wspomniałem, ona mówi, zobacz, Guillermo jest tam, a ja mówię, Delfa, nie każdy Meksykanin, który chodzi teraz po LA, to jest, wiesz, Guillermo, ale wiesz, ty rasisko, a w tym momencie Guillermo. A tam naprawdę on, no i miałem tak, kurna. Ale teraz byliśmy przy okazji naszej kampanii Oscarowej, żeby nie było śladów, bo był polskim kandydatem. Wiem. Dostaliśmy się w końcu po latach wyczekiwania na Jimmy Kimmel Show na żywo, na nagrania. O Jezu, jak fajnie! Więc było bardzo, bardzo marzenie. Śmiesznie, no. Było ja śmiechowo mam... i był na... Czyli zawsze jak jesteś w Stanach, spotykasz Guillermo. Tak. No tak. Albo no często. Kogoś... To przynajmniej trzy razy już. Chyba, że to nie był on. To był jakiś przypadkowy Meksykanin, który akurat przychodził na sushi, no. Nie, także... No to dawaj coś jeszcze nam tutaj zagraj takiego Oscarowego. Oscarowego? Co powinno dostać... Coś meksykańskiego zagraj może. To ja umiem. Ty umiesz, nie? Właśnie, przecież mówiłeś. Soy un nombre muy honrado. Conrado. Moreno. Boże, Conrado Moreno. Tak? Będzie śpiewał? On jest gościem po mnie, tak? Czy co? I know you never liked it a lot.
Somehow I never. Słuchajcie, puszczam napisy już tam. But I'm like some old gum in your mouth shoe. And we gonna stick together more than sure. Long lasting tender, heard from above. It's good laughter of my plan, I'm sure. That we gonna stick together, gonna stick together, gonna stick together, I'm more than sure. Like a seahorse is forever, like a Sunday in good weather. Gee, it feels like heaven, this harmony. Oglądacie siebie, tak? Teraz? Jak prawdziwy narcyz. Super. Dziękujemy. Stara guma. Stara guma dla was. Te pierwsze teksty, pierwsze te mi się skojarzyło z Pearl Jam, Off He Goes. Klasyczny Pearl Jam. Tak, ale właśnie ten nieklasyczny, ten nie z tych pierwszych tych płyt, nie z Vitalogy, nie z ten, tylko właśnie... To bardziej solowa płyta chyba. Snow Cold bardziej, wiesz. A pamiętasz solową płytę tego? Ediego? No? Nie pamiętam, ale to co... Mamy takie akustyczne. A to nie było a propos tego filmu... Into the Wild? Tak. To. Na podstawie prawdziwej historii tego gościa, co sobie zrobił takie słynne ostatnie... To sobie zdjęcie, zrobił kuku, nie? Takie. Sobie kuku zrobił, no. Dobrze, dziękujemy bardzo. Tomasz Ziętek. Dziękuję również, słuchajcie, to była przyjemność. Ale jeszcze Tomek, powiedz mi, ta mina okładkowa, to co ona wyraża? To jest zachwyt, jak to jest niedowierzanie, to jest zaskoczenie? To jest mina na zasadzie, jak to Harry Styles? Nie, wiesz co, zależało mi na tym, bo to pracowaliśmy z Zuzą Krajewską. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, taki odpad, wiesz, spośród zdjęć, ale zależało mi na tym, żeby to były zdjęcia jakby zupełnie naturalne, na zasadzie, że wręcz przełapane. Fajne jest bardzo. Tak jest przyłapane. Słuchaj, widzowie piszą, że teraz Maciek powinien się z nim przelizać. Fajnie się słucha. Kto to jest, co? Kto to jest? Nie patrz na to, kto to jest. Dziękujemy ci, Tomek. Możesz również. Dziękujemy. Ze śpiewem na ustach możesz wyjść, Tomek. Dzięki bardzo. Dziękujemy. O, wiesz co, Tomek? Możesz zagrać coś jeszcze Monice, bo ona odchodzi od nas. Monika. Zdrajczyni. Tak na pożegnanie. Dla zdrajców piosenki? Tak. Jakąś piosenkę dla zdrajców. Miałeś tego nie mówić jeszcze. To nie wiem, czy powinienem grać ci piosenkę. Graj, Tomek, graj. Trudno, powiedziałam już. Nie no, zagram ci jakąś. Nie wiem, chcesz usłyszeć ładnego? Co chcesz ładnego usłyszeć? Nie wiem, czy ja teraz powinnam czytać te wiadomości. No, co ci zagrać? Powiedz. Mogę jako podkładzik ci zrobić. Podkład pod Stand By Me. Co? Stand By Me. Nie umiem tego. Weź tam, włącz mi akordy. Nie pamiętam. Stand By Me. Mogę się wchodzić na czat. Tam pewnie... O, jaki ładny kadr teraz mamy, patrzcie. No. Taki. Tomek, nie krępuj się, weź do studia sobie. Tam już wołają nas, tak, czy nie? Wołają, żebyś grał. Tylko wiesz co, mogą nam prawa autorskie wejść na to, więc lepiej nie próbujmy. No dobrze. A co innego możemy? W zasadzie to nic, bo prawa autorskie. Tylko Tomka piosenki możemy grać. Tylko moje piosenki możemy. A, no to on nie ma nic na pożegnanie i... Ja mam... I'm to say goodbye. Prawa autorskie, Chryste. Jak? Prawa autorskie. Ale to tylko 5 sekund, więc wiesz, spoko. No dobrze, jest z nami Monika. Do widzenia. Coś nam chciałaś powiedzieć? To chodź tutaj ze mną, wiesz, będziesz stał. O, jak ładnie. Tak? Ale ładne. No chodź. Do widzenia, Monika. Nie widać. Oby ci się wiodło. Powodzenia. Tomku, chodź, bo ładnie grasz. Ładna piosenka. Już uciekam w takim razie. Dzięki, Tomek. Pracujcie sobie.
Dzięki. O Jezu, patrz, mikrofon mi spadł. Co za gość. To za gość. Dobra, bo już tutaj wyszły spoilery i nie wiem, czy mam teraz czytać wiadomości. Czytaj. Zresztą wiadomości. Nikt nie pamięta tego, prompter, co prompter nie działa generalnie. Nie działa znowu prompter. Jest napisane tam I love techno, tak, na tym prompterze. Więc musiałabym po prostu czytać to z kartki. A od techno można z nudów zdechnąć, jak ktoś śpiewał maleńczo. Przecież serce już mi mocniej bije, wiesz? Naprawdę? Naprawdę. Czekajcie, muszę się napić wody. Boże, jakie emocje, jakie nerwy. Może chcesz wody pod Tomaszu Ziętku? Ty się napij, to tak jakby się z nim całował w sumie. No właśnie. Czyli dobra, nie działa to... prompter, czyli nie czytamy newsów, rozumiem. Nie no. Halo, kochani. Co mówi wydawca? Halo, gramy. To jest najważniejsze. Dlaczego się nic nie mówi, bo się teraz całuje z Tomaszem Ziętkiem. Dlaczego wydawca nic nie mówi? Ale w ogóle nikogo na uchu nie mamy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym doszło do wrogiego przejęcia. Ej, a naprawdę złośliwość rzeczy martwych. Prosimy o newsy. Prosimy o newsy. Tak, prosimy o newsy. Tylko dobrze. Gdyby prompter działał, to by... Ale prompter nie działa. No tu mamy kartkę, prawda? Czy nie mamy kartki? Okay. Mamy kartkę, oczywiście. Kartki moje. Postaram się patrzeć na państwa, ale też na kartkę, wybaczcie. Radovan Pankow 11 stycznia będzie musiał już stawić się przed sądem w Alkmaar i wyjaśnić, co się stało po meczu AZ Legia w lidze konferencji. Serb jest podejrzewany o napaść na ochroniarza holenderskiego klubu. Po meczu w lidze konferencji Josue oraz Pankow zostali zatrzymani na kilkanaście godzin przez holenderską policję za rzekome spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ochroniarza, przez co nie mogli wrócić z zespołem do Polski. Obaj zawodnicy zostali wyjęci siłą z autobusu i spędzili noc w areszcie. Według holenderskich dziennikarzy w przypadku Josue nie ma jeszcze dalszych decyzji, a śledztwo wciąż trwa, poinformował rzecznik tamtejszej prokuratury. Lech Poznań oficjalnie przekazał w mediach społecznościowych, że Maciej Kędziorek odchodzi z poznańskiego klubu. Asystent Marka Papszuna, Ireneusza Mamrota czy Johna van den Broma zostanie trenerem Radomiaka Radom i zastąpi na tym stanowisku Konstantina Galkę. 1 grudnia formalnie odchodzę z Lecha. Dostałem propozycję pracy w Radomiaku jako pierwszy trener. Bez wątpienia jest to dla mnie krok do przodu w mojej piłkarskiej przygodzie, powiedział w rozmowie z klubową stroną 43-latek. Kędziorek z Lechem Poznań związany był od lipca 2021 roku. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet, które potrwają do 17 grudnia. A już dziś o godzinie 20.30 swój pierwszy mecz rozegrają Polki, które będą faworytkami starcia z Iranem. W grupie z biało-czerwonymi są też Japonia i Niemcy, a do kolejnej fazy wejdą 3 najlepsze zespoły. Polki za cel przed turniejem stawiają sobie dojście do ćwierćfinału, a co za tym idzie, poprawienie wyniku sprzed 2 lat, gdy były 15. To były wiadomości sportowe, przepraszam, że z kartki, ale oczywiście też jest pogoda. Dzisiaj jest nieco cieplej niż wczoraj. Termometry pokażą od -2 stopni w Białymstoku i Olsztynie do 1 stopnia na południu kraju. Na zachodzie i na północy mogą pojawić się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. A przysłowie na dziś to? No nie wiem. Nie mamy pojęcia. Na świętego Andrzeja, dziewka z wróżbą nadzieja. Dziewka z wróżbą nadzieja, a na kość. Aha, okej, okay. No dobra. To jest logiczne. Rozumiem, tak. Może chcesz usiąść, Monika? Usiądź i mów, co się dzieje. No, już postać. Znaczy, nie wiem, już Kasia powiedziała, dzisiaj kończy się mój miesięczny okres wypowiedzenia w kanale sportowym, co oznacza, że dzisiaj był mój ostatni poranek i kończę pracę właśnie z kanałem. Bardzo chciałabym podziękować wam, prowadzącym, bo myślę, że tworzyliśmy naprawdę super ekipę. Byłam tutaj niemal codziennie od kwietnia. Parę razy Wini był. Parę razy, tak, kiedy byłam na urlopie. Tak. Adam Woronowicz. Okej, okay, tak. Tak, to prawda. I naprawdę wchodziłam tutaj codziennie o godzinie 9 z przyjemnością naszym widzom, którym też bardzo serdecznie dziękuję. Prezentowałam wiadomości sportowe i prognozę pogody. No byłam tu codziennie, więc znam was wszystkich. Naprawdę życzę wam powodzenia. Przede wszystkim chciałabym podziękować, i to chyba powinnam zrobić w pierwszej kolejności. Serce mi bije. Byłym, a także obecnym właścicielom kanału sportowego, bo to oni i
Doskonale pamiętam tą datę. 22 maja 2020 roku zatrudnili mnie w kanale sportowym. Dziękuję Krzyśkowi, Mateuszowi, Tomkowi i Michałowi za ciepłe przyjęcie, za zatrudnienie mnie. Dzięki wam mogłam rozwinąć skrzydła. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie i wielka przygoda. Jestem mega sentymentalna i nigdy jej nie zapomnę. Chciałabym także podziękować wszystkim osobom, z którymi na co dzień pracowałam w biurze, bo nie tylko występowałam na antenie, ale też codziennie zajmowałam się sprawami administracyjnymi kanału sportowego i dziękuję wszystkim moim koleżankom i kolegom, z którymi pracowałam, bo naprawdę robiliśmy ciężką pracę i byliśmy mega zgranym teamem. Dziękuję wszystkim wydawcom, osobom z realizacji, moim koleżankom i kolegom z produkcji. Naprawdę było super. Zaczynałam od hate parków, które szły mi różnie, ale zostałam w kanale sportowym i dziękuję widzom, z którymi właśnie, tak jak już powiedziałam wcześniej, widziałam się na hate parkach, a teraz od kwietnia niemal każdego dnia na porankach i dziękuję, że byliście ze mną, że byliście z kanałem sportowym. Mam nadzieję, że z kanałem sportowym będziecie, bo to jest naprawdę super projekt i życzę powodzenia całemu kanałowi sportowemu. Niestety moja przygoda z kanałem się kończy, ale zostaną same najlepsze wspomnienia. Monika, żałujemy bardzo. No to dla poprawy humoru czat napisał, że Białystok właśnie stracił 5% PKB. Więc jak to mówi się też, zacytuję, kto to właśnie śpiewał, nie wiem kogo. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Kolejna laska, kolejna dziewczyna. Sorry, z humorkiem trzeba. Tak. Bardzo ci dziękujemy, zawsze Monika. Zawsze z żarcem, zawsze z fartem. Zawsze czekałem z niecierpliwością na te przysłowia, chociaż tak naprawdę byłem świadkiem ich czterech. Czterech może, bo w pewnym momencie miałem przerwę. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale miałem przerwę w pewnym momencie. I wtedy chyba te przysłowia weszły. Tak mi się wydaje, bo wcześniej ich nie było i nie było pogody. Nie? Nasz wydawca Krzysztof wymyślił. Co za inicjator niesamowity, nie? Te przysłowia, ale dziękuję. Naprawdę Monika, fantastycznie się tu czułam i naprawdę jest ciężko na sercu, bo kanał sportowy chyba zaczął nadawać od marca 2020 roku. Ja przyszłam tu w maju 2020 22 roku. 22 maja, zresztą przyszłaś dwa dni po moich urodzinach. 22 maja, dobrze zapamiętałeś. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że niemal od samego początku obserwowałam, jak to wszystko się zmienia, jak to wszystko rozrasta i na pewno zostawiam tutaj kawał serducha. I jeszcze raz dziękuję. My również dziękujemy i dziękujemy wam bardzo wszystkim, że tak miło napisaliście tutaj o Monice, niektórzy nie, ale to wiadomo, to jest czat, więc nie można się spodziewać tutaj fiołków zawsze i kwiatków, ale myślę, że sporo Już do tego jestem przyzwyczajona, spoko, od 3 lat. Tak, więc jest to smutny gdzieś tam moment, ale też trzeba pamiętać o tym, że ludzie w jakiś sposób ewoluują i idą w różne strony. No właśnie, gdzie ty się, Monika, podziejesz? Nie wiem, czy mogę mówić już oficjalnie, ale na pewno pozostaje w spółce Weszło. No tak, więc bardzo ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy, Monika. Pa, pa, dziękuję. Do zobaczenia na pewno. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie wszystko się jednak kończy. Michał Pol, jak widzicie, jest tutaj. Bardzo możliwe, że on będzie następnym razem czytał wiadomości sportowe i pogodę. W każdym razie, co dzisiaj jeszcze będzie? Będzie zapowiedź Szturm Graz Raków, Aston Villa Legia, 12. najlepsza liga świata, 17. świat sport, polityka, a 23. Hate Park po meczach Rakowa i Legii. Czyli po meczu Ligi Konferencji i Ligi Europy. Tyle wiem o tym, dokładnie tyle wiem o tym. A my nie wiemy jeszcze, kiedy się widzimy z wami, ale najprawdopodobniej w środę za tydzień, tak? Tak, znaczy ja jestem pewnie w poniedziałek z Kędziorem i z Kasią jesteśmy w środę, tak mi się wydaje. Ale to jeszcze pewnie jest wielka niewiadoma, znaczy niewielka niewiadoma, ale gdzieś tam jest... Idę do Tomasza Ziętka się przelizać. On tam czeka, tak. Wiernie czeka. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy za dzisiaj, do zobaczenia, do następnego razu. Bawcie się dzisiaj dobrze, oglądajcie kanał sportowy. Do zobaczenia. Dobra, nara. Tak.